Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na grę Pike and Shot z Tomkiem i z Arturem, którzy będą nam prezentować ten system od firmy Warlord, tak? Tak. Wy panowie jesteście z jakiego klubu? Skąd jesteście w ogóle? Opowiedzcie coś o sobie. Tomku, zacznijmy od Ciebie. Przyjechaliśmy z Januszy Wargamingu na taki warszawski klub kilku miłośników gier bitewnych i to najróżniejszych. Spotykamy się tak minimum raz w tygodniu. Też dzielimy się na podgrupki, że tam jedni grają w jedną grę, inni w drugą grę. W Bolta też gracie na przykład? W Bolta, ostatnio też we Freebootera dosyć dużo. No też no właśnie w Pike and Shota, w różne gry tam Wargamers. Warlorda. Warlorda. Wargamer to sklep. Też pokrewne, czyli Black Powder, Hail Caesar, no rzadko bardzo, ale czasami też w sagę komuś się uda zagrać. Także macie jedną bardzo ważną zasadę, o której wspomniałeś w waszym klubie, że co? Że... To Artur akurat wspomniał. Artur, sobie. Tak, niepomalowane figurki nie grają. To chcesz coś wystawić, musisz mieć pomalowane. Dobrze wpływa na estetykę i też mobilizuje, nie? No, oczywiście, że tak. Dobrze, Artur, ty też jesteś z tego klubu, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Dobra, będziecie grać w system Pike and Shot. Czy możesz w kilku słowach opowiedzieć, czym jest ten system, czym on się charakteryzuje i czym jest, nie wiem, czym się wyróżnia, jeśli się czymś wyróżnia? Wyróżnia się prostotą zasad. Mhm. To jest dosyć prosta gra i szybka w miarę gra. Bo tutaj nie trzeba do końca jakby wyrzynać oddziałów przeciwnika, żeby zwyciężyć. Mhm. Wystarczy połowę jego armii zmusić do ucieczki, co powoduje, że druga połowa armii ucieka. I w ten sposób no, można grać dosyć duże bitwy, 3-4 godziny. Czasami jak się spotykamy w klubie, także grają no, prawie wszyscy. Swoimi wszystkimi armiami, no to tak 5-6 godzin i mamy wyjaśnioną sytuację. Tak. A jak gracie takie duże gry, to czy, bo mówię, że gracie wzdłuż stołów, nie? Składacie sobie stoły dłuższymi bokami i to gracie na przykład tak, że symultanicznie, czy no każdy gracz no, czeka ma swoją kolej? Tutaj pilnujemy, tak, no bo tutaj jest system, że najpierw jedna strona się porusza i później druga, natomiast już tutaj w obrębie swoich jakby wszyscy idą naraz, tak? Kolegów, to wszyscy idziemy naraz, z tym, że jeśli jest gdzieś tam styk armii, że na przykład ktoś zaatakuje sąsiada po skosie, no to tutaj trzeba tego pilnować, żeby nie za wcześnie, nie za późno pewne rzeczy zareagować i w momencie, kiedy ktoś kończy wcześniej, no to czeka na resztę, tak? Jasne. No mamy pięknie pomalowane modele, które za chwilkę zobaczycie w prezentacji armii. Mam nadzieję, że będzie wszystko ładnie widać. Chłopaki tutaj opisują, co to są za jednostki i czym gracie. Będziemy też mówić o terenach, co dokładnie na stole będzie grało i dlaczego się na stole znalazło, ale powiedzcie mi, jaką grę, w sensie jaką misję, że tak powiem, gramy? Jaki jest cel no, tej rozgrywki? Tu jest taki przykładowa bitwa z okresu wojny domowej w Anglii. My z Arturem gramy całą kampanię, już tam któryś rok idzie nam chyba trzeci albo czwarty. I rok w kampanii, a nie rok kalendarzowy. Znaczy rok w kampanii, tak, w kampanii, ale kalendarzowo to już też już prawie rok gramy. Trzy czy cztery lata, bo zaczęliśmy od 1642 roku, teraz mamy w kampanii 1645. No i te nasze armie się rozwijają w czasie tej kampanii. A tutaj chcemy przedstawić taki właśnie potyczkę kampanijnie nazywany poziom skirmisz. Bo tam się i taki poziom średni. Czyli gracie na 500 punktów jakoś mniej więcej. Mniej więcej tutaj nasza armia się rozrosła do 500 punktów, ponieważ założyliśmy sobie, to nasza taka domowa zasada, że po każdym sezonie 10% sobie dodajemy. Okay. Dajemy sobie możliwość rozwoju tej armii, co nam pozwala rozwijać poszczególne jednostki, bo jest taka możliwość, że można dodawać nowe umiejętności dla dowódców. Czyli nie tylko dokupywać oddziały, tylko może też skille jakieś umiejętności. Że same oddziały można rozwijać, jeśli przetrwały kampanię. Oczywiście, no tak. Mi bardzo się podoba na razie z tego, co widzę, to, że wszystko jest ślicznie pomalowane i pasuje idealnie do stołu, który za chwilę też zobaczycie, jeszcze raz powtarzam, bo jestem pod wrażeniem, niesamowitym wrażeniem tego stołu. No ale tak, przechodzimy do gry chyba, tak? I po prostu
prostu rozegramy sobie grę i spotkamy się po grze i omówimy sobie jeszcze, co poszło nie tak i, no i zobaczymy, jak to wygrało. Celem w naszej grze jest to, żeby pokonać tą połowę armii przeciwnika, żeby druga. I jak to się kiedyś w 40 nazywało, search and destroy po prostu. Znaleźć, tak, tak, zniszczyć i zawrócić do domu. No dobra, to zapraszamy Was na grę. Zapraszamy. Pierwszy oddział to są dragoni, czyli generalnie byli to muszkieterzy bądź storming party, którzy jeździli na koniach, podjeżdżali na jakieś miejsce, prowadzili zwiad, potem się spieszali i wtedy walczyli już normalnie, czyli generalnie używając muszkietów. Mhm. Dalej stoi ten czerwony. Czerwony i to są klasyczni muszkieterzy. Oni z pikinierami i z drugim oddziałem muszkieterskim tworzą taką klasyczną, powiedzmy, formację, czyli pikinierzy w środku i dwa skrzydła zrobione z oddziałów muszkieterskich. Mhm. Za nimi stoi skipon. Czyli za nimi, tak? Tak, ta figurka na koniu to jest skipon. Mhm. On tutaj u mnie pełni rolę dowódcy batalii. Ma też swoją specjalną zasadę, która czyni odważnymi wszystkie oddziały piesze w promieniu 12 cali, no co potem ma wpływ na, w cudzysłowie, leczenie oddziałów. Mhm. Lekka armata stoi kolejna. Później mamy oddział Commanded Shot, czyli również muszkieterzy, ale z tą grupą dowodzenia. Oni mają troszeczkę lepsze współczynniki niż zwykły oddział muszkieterski. Jest ich też trochę więcej, bo oni tutaj robią jako oddział large. Mhm. Dalej znowu stoi lekka armata, a za armatą jest dowódca całości. No i tak, żeby go po prostu wyróżnić, postawiłem też figurkę ze sztandarem, aczkolwiek ona jakby jest tylko i wyłącznie popularna. Mhm. I dalej kawaleria. Kirasjerzy, czyli oddział ciężkiej jazdy z przodu, wspierany przez dwa oddziały lekkiej jazdy, nie wiem, rajtaru chyba można powiedzieć. Tak. Oni w zasadzie walczą wręcz, mają pistolety, ale to jest jakby mało efektywny sposób ich walki. Mhm. I wreszcie na samym końcu skrzydła stoi znowu formacja, dwa oddziały muszkieterskie, oddział pikinierski. To są figurki z tak zwanego New Model Army, czyli tego nowego wzoru armii parlamentu. Różnią się troszeczkę figurki od tych pozostałych. Tutaj mamy żółty regiment Command Shot, czyli tak zwani muszkieterzy komenderowani. Mhm. I to jest samodzielna jednostka muszkieterska. Ona ma lepsze statystyki w strzelaniu i w walce wręcz. Drugi oddział to jest regiment pikinierów. Trzeci oddział, no to armata lekka. Mhm. Tutaj oddział też muszkieterów komenderowanych, z tym, że to jest oddział large, czyli duży, tak? Mhm. I on ma dużo lepsze statystyki do strzelania i do walki wręcz. Tu jest dowódca taki zwyczajny, nie ma specjalnych zasad. Command rating ma 8. To później wytłumaczymy, o co chodzi. Dobrze. Zwykły oddział muszkieterów, tylko tyle, że ma dodatkowe dwie zasady specjalne, Tough Fighter i Stubborn i First Fire.
co sobie oznaczam figurkami i beczułką. Oddział pikinierów też ma zwykły oddział pikinierów, dodatkową zasadę Stubborn i Tough Fighter. Średnia armata, czyli troszkę większa niż tamta lekka, ma lepsze, dalej strzela. Mhm. I oddział muszkieterów, który ma zasadę Tough Fighter. Okay. I po drugiej stronie lasu mamy, bo tamta była batalia piesza, a tu mamy batalię kawalerii, gdzie mamy jazdę, no zwyczajną jazdę, tylko że z lancami. Tutaj jest oddział kawalerii rajtarów, drugi oddział kawalerii rajtarów i trzeci, plus dragoni. Okay. I tutaj jeszcze na wsparcie mają muszkieterów. Mhm. A te namyciki tam z tyłu, to co to jest? To jest tylko ozdoba stołu, także okay. I to, nie to jest obóz wojsk królewskich. Więc muszą mieć namiot. Tak jest. I tutaj jeszcze, tutaj mam księcia Ruperta jako dowódcę batalii kawaleryjskiej i on daje swoim wszystkim oddziałom kawaleryjskim zasadę galoper, czyli oni muszą kontrszarżować i muszą ścigać swojego przeciwnika, jeśli tylko mogą. I ma command rating 9, czyli troszkę wyższy niż ten zwykły dowódca, a ten zwykły dowódca jest też dowódcą całej armii. Okej, okay, czyli ten tutaj... Jest, tak, ten tutaj, jest na podstawce dowódczej. Okej. Okay. Spotkanie w bitwie zaczyna się od tego, że losujemy, która strona jest atakująca. Rzuca się kością K6 i kto wyrzuci więcej plus modyfikatory, daje wynik, która strona jest atakująca. Modyfikatorami do rzutu tego jest ilość oddziałów kawalerii, czyli za każdy oddział kawalerii jest plus 1, a za każdy oddział dragonów plus 2. Czyli Artur miał plus 5 do swojego rzutu, ja miałem plus 6, ale Artur rzucił więcej, ja rzuciłem mniej, Artur rzucił 6, ja rzuciłem 3. No i jestem stroną broniącą, czyli wystawiam, jako pierwszy ja się wystawiam na stole, ale przed tym, zanim się wystawię, rzucam na ilość terenów, jakie wystawiamy na stół. Jest taka specjalna tabelka do zasad kampanijnych wyszło nam, że mamy wystawić 10 terenów na stół. Podzieliliśmy stół na 9 sektorów, na każdy sektor rzucaliśmy. No i tak nam wyszło, że tutaj mamy grający teren, czyli pole, zwyczajne pole otoczone żywopłotem. I to ma wpływ na obronność tego miejsca, ponieważ jak się ktoś ustawi za żywopłotem, jest gorzej go trafić. Mamy las grający i on trzeba las pokonywać połową ruchu i trzeba przejść w tak zwany skirmisz, czyli nie można być uporządkowanym oddziałem. Trzeba wejść i po wyjściu z lasu trzeba się uporządkować. Trzeba utworzyć linię z oddziałów. I las też chroni od ostrzału, jest oddział gorzej widoczny. Później mamy jeszcze zaorane pole i zaorane pole przeszkadza w ruchu. Możemy wykonywać tylko jedną akcję na tym polu, jeden ruch. Czyli jak możemy wykonać więcej, to no, niestety nie możemy. Następnym polem, które gra, jest następne zaorane pole i jeszcze jedno zaorane pole. Tak, także tutaj dla oddziałów kawalerii no, nie ma aż tak dużej swobody. Będziemy się musieli no, dostosować do A te domki tutaj po lewej stronie są czysto dekoracyjne, tak? To jest dekoracja i jakby na grę to nie ma wpływu. W samej grze można, jeśli wylosuje się, że jest miasto, można wykorzystywać. One dają dobre walory obronne, ale tam może wchodzić tylko jeden oddział, jakby się bronić i ewentualnie może być wspierany jednym działem. Więcej oddziałów niż jeden do zabudowań nie możemy wprowadzać. Okej, okay. Czyli jeśli chodzi o opisanie terenu i pola gry, to wszystko, tak? Czy coś jeszcze musimy dodać dla oglądających, co muszą wiedzieć?
Jest jeszcze jakaś zasada, o której musimy wspomnieć? Artur jest stroną atakującą. Mhm. Artur zdecydował się, że całość jego sił będzie jedną batalią, mhm, dowodzoną przez jednego dowódca, i będzie jeszcze drugi dowódca głównodowodzący, który będzie wspierał ewentualnie w momencie, kiedy któryś oddział nie zda testu rozkazu i po prostu, żeby reszta armii nie stała, to będzie mógł wydawać nim rozkazy, mhm, dopóki sam nie spali rozkazów. A ja się zdecydowałem na podział na dwie batalie, czyli mam jedną batalię piechoty, jedną batalię kawalerii. Mhm. I w grze chodzi o to, żeby złamać armię przeciwnika. Robi się to w ten sposób, że trzeba najpierw złamać morale jednej batalii, mhm, i w momencie, kiedy moja batalia zostanie zdemoralizowana, ta jedna, to ta druga też ulega demoralizacji. Okay. W zasadach jest tak, że połowa batalii, jeśli zostanie zdemoralizowanych, to armia musi uciekać. Okej. Okay. No dobrze, więc w przypadku jednej batalii to nie ma żadnego znaczenia, tak, wtedy, nie? Bo i tak tylko jedna może zostać. W przypadku zostać jednej batalii, no to muszę ponad połowę jego oddziału w batalii zmieszać albo wyeliminować. Artur 10 oddziałów, więc muszę 6 oddziałów wyeliminować. Mhm. Czy jest jakiś benefit w tym momencie posiadania dwóch batalii nad posiadaniem jednej? Benefit jest taki, że mam jakby elastyczniejszą sytuację w dowodzeniu, ponieważ jeśli jedna moja batalia spali, mhm, to druga się może ruszać jeszcze. Okay. W momencie, kiedy dowódca jednej batalii całej spali, to Artur nie może się poruszyć, chyba że głównodowodzący uda mu się pociągnąć jakby rozkazy. Jasne. Dla oddziałów, które mogłyby się ruszyć, a nie spaliły swoich oddziałów. Rzucić do nich jakąś łaciną, tak, i wtedy... Do liczby oddziałów, nie, jeśli chodzi o złamanie batalii, nie doliczamy artylerii. Okay. Czyli, bo z artylerią ma Artur 12, ale bez artylerii 10, czyli tu liczymy 6 oddziałów, wtedy batalia zostanie złamana. Jasne. Takim najpoważniejszym wrogiem w oddziałach Artura dla mnie będzie ciężka jazda, mhm, rajtarska. Oni mają bardzo dobrą siłę przełamywania. Są ci niebiescy, i obrony, patrzę, tak, bo mhm, oni mają rzuty na morale na 3+, no co powoduje, że nawet jak trafię, no to Artur ma łatwiejszą możliwość wybronienia tych rzutów. Jasne. No dobrze, czyli jesteśmy gotowi do rozpoczęcia gry w tym momencie. Tak? W tym momencie tak, Artur będzie rzucał swoim dowódcą na rozkazy, będzie wydawał rozkazy. Tu polega to na tym, że Artur będzie mówił, co dany rozkaz ma, co dany oddział ma zrobić. Mhm. I będzie rzucał dwoma kostkami. Im mniej, tym lepiej dla niego. Dobra. No dobra, to pierwszy mój ruch i pierwszy mój rozkaz pójdzie do tych trzech jednostek. Myślę, że jeden do przodu. 5, czyli zdałem egzamin, bo mam dowódcę na 8. I tu chodzi o to, że jak Artur ma zdolności dowódcze na poziomie 8, mhm, to musi rzucić 8 i mniej dla danego oddziału, mhm, żeby mógł wykonać jakikolwiek ruch. Jasne. Jeśli rzuci 8 i 7, to wykonuje jeden ruch. Mhm. Jeśli wyrzuci 6, to 2, czyli różnica między 8, okay, a 6. I 5 i mniej pozwala mu na wykonanie 3 ruchów. Gdyby, okay, się zdecydował na to, że chce się 3 razy wykonać 3 razy akcję. Okay. I wtedy mógłby dużo dalej pójść, ale zdecydował się tylko na jedną akcję, czyli na pokonanie 6 cali. Tutaj, okay, piechota i lekka artyleria rusza się o 6 cali w jednej akcji, mm-hmm, kawaleria zwyczajna 9 cali, galopersi 12, mm-hmm, dragoni też 9 cali, no i piechota 6. Średnie działo, które mamy tutaj, tylko 3 cale i wtedy nie może strzelać. Dobra. Jak się porusza. Dobra, drugi rozkaz pójdzie do tych dwóch jazd. Mhm. Chcę, żeby wyjechały mniej więcej tutaj do tej granicy.
Tutaj już jest na minus 1 do rozkazów, bo odległość jest powyżej 12 cali. Za każde 12 cali jest kara 1 punkt. Dyszka. No to... Dyszka, czyli spalili. Czyli spalili. Czyli mój dowódca Skipon już nie może wydawać rozkazu. Ci już się w ogóle nie mogą ruszyć, bo spalili. Mogę spróbować z dowódcy ruszyć inne oddziały. I tu pierwszy rozkaz pójdzie do dragonów, bo oni nie mają kary za odległość od dowodzącego i chcę, żeby moi dragoni podjechali tutaj. 7. No to mogę wykonać nimi jeden ruch. Pamiętaj, że to pole gra. No tak. No to będą chłopaki musieli tutaj niestety jechać dookoła trochę. Dobra, i kolejny rozkaz pójdzie do tych trzech jednostek. To również będzie na minus 1. Tym razem 6, czyli tak jakby 7, czyli jeden ruch mogę wykonać. Tak jakby 7, bo masz ten minus za odległość, tak? Tak jest. A to są dwa oddziały, tak? Tak, tylko w paczce tego jest taka... Ja bo liczyłem to... Taka bida jest. Dobra. Rozkaz do kawalerii, żeby przejechała tutaj, na to skrzyżowanie. To będzie trochę więcej niż jeden. 12. No to wydarzył się blunder. Czyli pomieszanie rozkazów. Bierzemy tabelkę właśnie na rezultat tego błędu. Jedną? Jedną kostką. Trzy. Rusz się w lewą stronę, jeden pełny ruch. Jeśli to możliwe, masz wykonać szarżę. No, szarży nie. To tak jakby coś źle usłyszeli, tak? Tak. Coś się tam... No dobra, to ja się nie jestem w stanie przebić na drugą stronę tego oddziału w całości, czyli muszę zostać po tej stronie, nie? No i to jest koniec moich rozkazów, bo już obydwaj dowódcy spalili, więc teraz tylko to, co mogę zrobić, to ewentualnie postrzelać. Aczkolwiek nie powinno być zasięgu, chociaż stół jest może mniejszy, spróbujemy. Armata ma 24. 24 cale. No nie jestem w stanie sięgnąć. Muszkieterzy 18. Muszkieterzy też nie są w stanie sięgnąć, więc... Czyli stół jest wymiarowy. Jedną kostkę sobie zostawimy na... Albo teraz na co? Na numery tur. A, dobrze. I to jest koniec twojej tury w takim razie? To jest koniec mojej tury. Nie mógł strzelić, bo jest za daleko jeszcze ode mnie. Jasne. Ja teraz mogę wykonywać swoje rozkazy. No i trzeba będzie coś zrobić. To tak. Teraz ten mój dowódca. Tutaj w tej grze można mierzyć sobie wszystkie rzeczy. Także tutaj o tyle jest dobrze. Tu mogę zmierzyć, bo te moje działko średnie już będzie mogło strzelać. Co prawda na dalekim dystansie, no ale już będzie mogło strzelać do przeciwnika, więc nie muszę na razie ruszać. Dobrze, to tutaj ten command shot Blackwella podejdzie na koniec tego pola. No, czyli musi wykonać jedną akcję. O. 8, czyli wykonał. Tylko jedną. Tylko jedno, no ale tyle wystarczało, żeby podszedł. Bo masz tam ten poziom dowodzenia 8, tak? 8, tak. Więc jakbyś rzucił 8 lub 7, to może wykonać 7 rozkazów. Mogę wykonać tak. I tutaj oni sobie idą. I beczułka. Tak, beczułka jako oznaczenie First Fire'a.
że przy pierwszej salwie jedną kostką więcej strzelam. No tutaj chłop ucieknie. Żeby nie stanęli. Łomatko biegną w moją stronę. Strzału. Dobrze, to teraz tak. Tutaj mogę wydać... Aha, ta artyleria... Jak się ruszy, to nie strzeli niestety. Czyli to nie ma tak, że na przykład jak dowódca skiepści jeden rozkaz, to już nie może wydawać rozkazu. Może wydawać cały czas te rozkazy. Znaczy jak skiepści jeden oddział, jeden rozkaz dla swojej batalii, to już nie może. Okej. Okay. Jeśli bym coś skiepścił, to wtedy... on jest w ogóle głównodowodzący, więc jakby ten skiepścił, no to, to już ten by mu nie pomógł. Okej. Okay. Natomiast w momencie, kiedy tam Rupert nie udałoby mu się wydać rozkazu, to ten jeszcze może wydawać rozkazy... No tak, bo jestem główniejszym. Tak, tak. Tak. Jeszcze może wydawać rozkazy oddziałom, które nie miały wydanego rozkazu, bo jeśli już miały, a spaliły, no to nie może podejmować tej próby. Dobrze, to tutaj ja sobie podejdę, po prostu wydam rozkaz dla tych pikinierów, żeby wyszli tutaj. O tak. To takie moje pytanie tylko. Tak? To nie lepiej zaczynać właśnie od tych mniej ważnych kolesi, którzy... Pewnie lepiej, tylko ja już tak zobaczyłem wroga, więc... Odpaliła się żądza krwi. Tak. Na zdrowy ryb powinienem tam najpierw wydać. Czyli dobrze myślę. Dobrze, to ja tak lekko po skosie sobie tutaj dojdę. Tutaj jest taka zasada, że oddział może się ruszać jakby w tej swojej przedniej ćwiartce, bez jakichś tam kar, tak? Gdybym chciał skręcić tak o 90 stopni, no to muszę się najpierw obrócić i dopiero pójść. Jasne. O, no niestety blunder. Jakiś... Czyli też 12 rzuciłeś, tak? Tak, też rzuciłem 12. Dobrze wam idzie. No tak, właśnie. 2. No to tutaj pójdę pewnie w prawo. Skoro Artur poszedł w lewo, a nie, przepraszam, retreat, czyli jeden cały ruch do tyłu od widocznego wroga. Mogło być gorzej, bo mogłem zrobić chyba 3, ale tylko 6 cali do tyłu. No niestety, pikinierzy po prostu spękali na widok tutaj parlamentarnych, dzielnych wojów postępujących, śmiało. Mimo, że idzie ich tylko to jest manewr taktyczny wciągania wroga w zasadzkę. Oni się nie wycofują, oni biorą rozpęd. Tak jest. No dobrze, czyli tutaj już tym nie mogę wydać rozkazu i muszę tutaj, czyli no właśnie trochę, no ale nic to. Nic to, więc tak, tutaj mamy oddziały takie, Rupert na szczęście ma Command Rating 9, czyli lepiej będzie mu szło, mam nadzieję. I tutaj muszę wydać rozkazy takie, żeby dobrze pojechał oddział. 20, czyli 3 rozkazy. Dobrze, moi dragoni podjadą sobie tutaj, tu. Jeśli się uda. Uda się, na pewno się uda. I zsiadają, tak? Czyli muszę wykonać 3. Zmienię kostki, żeby... Jest 4, no to się udało. No tak, przy dowodzeniu 9 to ma... Tak. Dobra, to ja tutaj sobie podjeżdżam i od razu zamienię ich na pieszych. Dragoni zawsze walczą w skirmiszu, tak zwanym, w rozsypce. Przez to mają minusy przy walce wręcz, ale gorzej się do nich trafia, strzelając. No i oni jeszcze mają taką zasadę fire and evade, więc jeśli ktoś podejmuje na nich szarże, oni mogą uciec. Strzelić i uciec, jeśli zdadzą rozkaz. Ja to przestawię, dobra? Dobra, to dragoni zrobili jedno, teraz następny oddział. Takie pytanko, ale to nie musisz zdjąć fizycznie oddziału tego stąd? Tak, już zdejmuję. Tylko... No tak, suma w kosmosie tych się nie zgadzała. Tak. Już się zaraz będzie wszystko zgadzało.
I jeszcze jest tak, że dragoni mają koniowodnych, że jeśli się ruszą z tego miejsca i się za bardzo oddalą od koniowodnych, czyli o 6 cali, to wtedy już nie mogą zrobić tego fire and evade. Mhm. Czyli muszą się tak pilnować tutaj, żeby być blisko swoich koni. Dobra. To następnym rozkazem będzie... sobie zmierzę. To tutaj podjadę tymi dwoma oddziałami jazdy tutaj. 9. No to tylko jeden ruch, ale to starczy. Bo nie chcę tak, żeby w jednym ruchu mogli mnie dopaść. Żeby musieli zrobić co najmniej dwa ruchy. Ci kawalerzyści parlamentu. Ciężka kawaleria. No niestety z nimi się ciężko walczy. Są odporni na ciosy. Tych muszkieterów pchnę jak najbardziej naprzód. 4. Czyli oni tutaj nie mają kary. Czyli mogą zrobić 3 ruchy, ale muszą się zatrzymać przed polem. No bo na polu mogą wykonać tylko jeden ruch, czyli muszę poczekać do następnej tury i dopiero będę mógł pojedynczo po jednej akcji wchodzić, ale już będę mógł strzelać do nich i ich osłabiać. Ten oddział kawalerii pchnę tutaj. 4. No to podjechali. Ja tak ustawiam oddziały, bo później ważna jest też możliwość supportowania oddziałów obok naszego oddziału, który walczy, bo to daje nam plusy do jakby takiej, no, do głównego wyniku walki. Ale to jeszcze później ewentualnie. I ten oddział stanie za tymi rajdenami. 7, to się udało. I oni podjeżdżają. Jeszcze można tak wydawać rozkazy, że jeśli oddziały stoją w jednej linii, to można dla całej linii albo dla całego jakiegoś zgrupowania oddziałów prostego rozkazu, czyli szarża na przykład na przeciwnika, albo wszyscy w prawo, albo w lewo i wtedy można jakby wykonać rozkaz dla całej grupy, bo jeśli ta grupa miałaby się rozjeżdżać w różnych kierunkach, to już wtedy trzeba wydawać rozkazy po kolei dla każdego oddziału. Dobra, to moje wszystkie oddziały. Jakieś strzelanie? Teraz właśnie będzie strzelanie. No i tutaj zaczniemy od muszkieterów. 16 cali, czyli już mogą strzelać. I wybieram tutaj ten oddział skrajny. 3 i 4, czyli jedno trafienie zaliczyłem. Na 4 plus się trafia. Dostali. I dostali. Oczywiście do wyniku kośćmi są różne modyfikatory. Ale to o modyfikatorach. O, a bo tutaj jest metalowa skrzynka. Magnes złapał. Oni dostali jedną ranę i tej rany już nigdy nie będą mogli zdjąć. To jest tak zwany poziom stamina, tak? Oddziały muszkieterów mają staminę 3. Jeśli będą mieli 3 rany, to już są shaken, czyli już się liczą jakby do tego naszego równania do złamania batalii. I Artur będzie musiał pilnować, żeby oni nie osiągnęli tych 3 punktów, a jeśli osiągną więcej niż 3 punkty, to w każdym momencie, kiedy przekroczą tą liczbę, będzie musiał testować morale tego oddziału, czy się oddział nie załamał i nie uciekł. Jasne. Ale to jeszcze trochę potrwa. Dobrze. To tutaj dragoni strzelą... Czyli ci na pieszo, tak? Tak, ci na pieszo. Strzelą do... Dragoni strzelają z broni... z firelocków, czyli z broni skałkowej i oni na bliski dystans mają na 12 cali, bo normalnie muszkieterzy mają na 6 calach.
Z tym, że jeśli będę chciał wybrać oddział kawalerii, to muszę zdać test rozkazu. No i tak zrobię, że muszę zdać test rozkazu, żeby ostrzelać kawalerię, bo pierwszym moim przeciwnikiem tutaj jest ten oddział pikinierów. No i dowódca musi się dobrze zastanowić. 6, czyli zdali, czyli mogę odpalić w kierunku, no i strzelam. Dwoma kosteczkami 6 się trafiło, czyli to jest tak zwany disorder. Rany nie dostał, ale jest disorder, czyli on w następnym ruchu nie będzie mógł dla tego oddziału wydać rozkazu, po prostu będzie musiał stać. I zaznaczamy dymkiem, że oddział właśnie nie może być w następnej turze aktywowany do jakiegokolwiek zadania. I ten dymek schodzi. Jedyne, tak? Co może zrobić, to jakby zrobić tak zwany disorder retreat, ale to Arturowi się nie będzie opłacało, bo by musiał uciec stąd po prostu. Ale pod koniec następnej tury to schodzi. To zejdzie, tak, tak. I będzie zebrali się do kupy. I ja nadal właśnie na to liczyłem, że muszkieterzy trochę zdezorganizują tą ciężką kawalerię, zanim ona na mnie uderzy. Dobrze, i tutaj tak, teraz muszkieterowie nie mogą strzelić, ale działo może strzelić. Ma 19 cali i w przypadku działa średniego, ono strzela na dystans 36 cali. Działo lekkie na 24 cale. I tutaj dzielimy jakby przy strzałach z armatek, dzielimy na trzy strefy, czyli tak jak 36, to dzielimy to na pół, jest między 18 a 36 cali, jeśli cel jest od armaty, to strzelam na dalekim dystansie i mam minus 1 do trafienia. Jeśli byłbym między 18 a 6 cali, to już normalnie strzelam, bez minusów do trafienia. I strzelam wtedy dwoma kostkami, bo na tym dalekim dystansie strzelam tylko jedną kostką. A na bliskim dystansie, na 6 calach, strzelam z plusem do trafienia na 1 i 3 kostkami. No kurczę. Także armaty na bliskim dystansie są naprawdę mordercze. No i tutaj na minus 1, czyli na 5-6 trafię. I strzelam w tych czerwonych muszkieterów. 4, no nie trafiłem niestety. Dobrze, no ale ci sobie odpalą i w tych czerwonych muszkieterów sobie strzelą. Zdejmuję First Fire'a i to jest tak, że oni... I ten First Fire musisz użyć przy pierwszym strzale, tak? Tak, tak, tak. To nie jest tak, że możesz, tylko musisz. Nie, no muszę, bo to jest właśnie jakby oni mają przygotowane wszystkie muszkiety. No bo w toku działań może być tak, że później w czasie walki, no nie każdy muszkieter przygotuje się do strzału. Za First Fire'a mam jedną kostkę dodatkową. Normalnie oddział ma 3. A to nie jest large? Tak, large ma 4 i jeszcze jedna kostka dodatkowa, czyli 5 kostkami rzucam. Interesuje mnie wynik 4, 5, 6. I jest 3 trafienia. Jedno wybronione, czyli dostaję dwa znaczniki. Dobrze, i tutaj armata strzeli. O, ta armata już może strzelić, z tym, że ona... no nie, bo to za mało tego oddziału. Bo tutaj przez żywopłoty musiałaby strzelać. Ewentualnie do dragonów strzelę. Z tym, że tutaj będę miał już minus 2, bo strzelam na dalekim dystansie, a dragoni są oddziałem w skirmiszu, więc jeszcze jeden minus. Więc minus 1 za dystans, tak. I minus 1 za bycie skirmisz. Tak. 5, no blisko było, ale się nie udało. Dobrze, no to chyba wszystkie moje strzały, walki wręcz jeszcze nie ma. Czyli kończymy pierwszą turę. Także pierwsza tura się skończyła, zaczynamy drugą. Dobra. Druga tura, Arturze. Druga tura. To ja zacznę od ruchu z inicjatywy, bo mam chyba przeciwnika w 6 celach
więc spróbuję moimi pikinierami z inicjatywy, czyli bez rzutu, zaszarżować, ale Tomek może robić. Tak, ja robię w takim razie fire and evade, czyli biorę dwie kości. Jeśli zdam test rozkazu, no to mi się to uda, czyli będę mógł strzelić i uciec. No i mi się udało. Czyli strzelam, biorę dwie kości. Na bliskim dystansie dwie czy trzy? Dwie. I co? No jest. Czwórka i szóstka, czyli jeszcze disordera załapali i wybronili jeden. Czyli tak czy siak ruszam moje sześć. O, i teraz możesz powiedzieć. Czyli oni podbiegają, ale dostają ostrzał. Tak, a ja muszę tych moich zwinąć. Jestem obok moich koni, czyli teraz oni wsiadają na konie. Z powrotem wsiadają na konie. Z powrotem, no tak. Aha. Myślałem, że trochę dłużej się tutaj będziemy bawić, ale z powrotem wsiadają na konie i oni odjeżdżają 9 cali. A to ja sobie odjadę gdzieś tu. Teraz ja dostałem dwa strzały, jeden udało mi się wybronić, jeden nie, więc mój oddział dostaje jedną ranę, które zaznaczamy takimi markerami. Tutaj można sobie wyregulować, ile tych ran jest, ponieważ figurek się nie zdejmuje, chyba że cały oddział jest złamany, ucieka, wtedy zdejmujemy cały oddział, ale nie poszczególne modele. Więc tutaj zaznaczyliśmy, że oni mają jedną ranę. I to z inicjatywy to jest koniec ruchów, więc teraz już będę musiał normalnie rzucać. Dobra, więc pierwszy rozkaz dla tych moich trzech oddziałów jest podejść tutaj na drogę. Chcę mieć trochę bliżej tutaj do przeciwnika. Niestety od 11, czyli rozkaz jest spalony, oni nigdzie się stąd nie ruszą i teraz muszę przejść, jakby już skip on nie będzie wydawał rozkazów, muszę spróbować wydawać rozkazy z generała. Co tu zrobić? Dobra, rozkaz dla tych trzech, czyli armata plus command shot, żeby podeszli takim lekkim skosem, ustawili się w kierunku tamtych oddziałów. To się akurat udaje. Rozkaz dla tej kawalerii, która jest z tyłu, żeby wyjechała przed tą ciężką i ją osłoniła. A może przejeżdżać przez nich, tak? Tak. Okay. 6. Z tym, że jest taka zasada, że jeśli oddział jest disorder, to i drugi oddział przez niego przejeżdża, a jeden z tych oddziałów jest ciężkim oddziałem, to na szóstkę też zostanie zdisorderowany. No kurczę. To rzuć. Tak, bo kawaleria ta jest ciężka. 4, no, udało. Więc nic. A jakie jest wytłumaczenie tej zasady, że to przejeżdżają i tam idą, tam się boją? Ciężkie oddziały, tak jak pikinierzy czy ta rajtaria ciężka, oni ich siłą było to, że w zwartym takim szyku jeździli. No i przez to ten drugi oddział ma jakby fizycznie mniej miejsca, żeby między nimi przejść, przejechać. I dlatego mogą się też pomieszać. Okej, jasne. Dobra, kolejny rozkaz pójdzie do dragonów. Ale to dosyć duży dystans, nie? Tak, ale dragoni mają zasadę maruder, że nie mają... Marauder, tak. I oni nie mają kary za odległość. Tak. Są maruderami, którzy tam na tyłach zawsze działają, przyzwyczaili się, że muszą słuchać dokładnie. Tak. Ja spieszę ich tutaj na... Chociaż nie, bo tam jest... Działa. Armata. Tutaj armatka stoi, która idealnie byś im wszedł pod...
Przez to mieliśmy nie przyjeżdżać przez te, tak? Czy jak... Znaczy możemy tam wchodzić, tylko tak, tylko nie wykorzystujemy tego jako, no, jako przeszkody. Znaczy te, nie daje ci bonusa do obrony. Dobra, no to ja się... to nie, to dragonów podeślę tutaj na środek, żeby stanęli ewentualnie tutaj. 7, czyli jeden ruch mogę zrobić. Ruchu mają 9, tak? Tak. I kolejny rozkaz będzie dla tych dwóch oddziałów. Tutaj będzie już z karą, ponieważ tu jest na przełomie, czyli najpierw dla tego oddziału z karą minus 1, a dlatego będzie, albo to nie, dla wszystkich z karą minus 2. Czyli rzuciłem 6, czyli jest 8, czyli mogę zrobić jeden ruch i tutaj dochodzę do... Do pola. Do pola. Podejdę do płota. Skoro jeszcze mogę, to spróbuję wydać rozkaz dla tej kawalerii, żeby zrobiła zwrot i podjechała tutaj. 4, no to jest ok, bo tutaj kara dali jest... Dali radę. Nie, nie, to... Nie ma. To nawet przy karze 1 byłoby 5, więc... Tak, tak. Dobry rzut. No i to jest w sumie koniec ruchów. Teraz postrzelamy. Najpierw strzeli ten oddział. I on strzeli do kawalerii, to jest mniej więcej ten sam dystans między tymi dwoma, więc nie ma problemu. Oddaję beczkę, bo to jest z first fire'em. No to jeden trafiony. To ja się bronię, na 4 i więcej obroniony, nie. I drugi oddział, też oddaję znacznik, też strzeli do tej samej kawalerii. Czyli do tych, tak? Tak, tu mamy dwa trafione, ale bez szóstki w sumie liczyłem na to, że uda mi się zorganizować któryś z tych oddziałów. Jedno wybronione. No, ale przynajmniej jakiś tam skutek jest. Teraz strzeli... no teraz strzeli command shot. No niestety jest ponad 12 cali, więc bez... Nie będzie to krótki, oddaję beczkę. Command Shot ma 3 kostki, duży ma 4 i z First Fire'em 5, czyli tak samo jak któryś z stomkowych. Czyli to strzela cały ten oddział, tak? Tak, i strzela do dragonów. Mhm. Dragoni są z skirmisherami, więc... Masz minus 1 za to. Minus 1. No, piątki weszły, 2. I jedno wybronione. I teraz zostały jeszcze mi armaty, które strzelą, no też w sumie do tego, obydwie armaty są na dalekim zasięgu, więc rzucam od razu dwoma, strzelają tak samo do dragonów. I jedno weszło. Nie, a, bo masz to jest minus jeden. To nic nie weszło. Dobra. Tutaj i tutaj. Ci też nie mają first fire'a ani nic takiego, więc strzelają dwoma kostkami. Obydwaj strzelają w ten oddział szary z czarnym sztandarem, więc na minus jeden. I od razu rzucam. Bo są 4. Za żywopłotami. No to jedno trafione. Jedno trafienie. I weszło. Teraz jest koniec mojej rundy. Już więcej nie będę tutaj strzelał. Chyba już nigdzie nie będę miał zasięgów. Zdejmuję Disordera. Tak. Tomku, twoja druga tura? Moja druga tura i tak. Co czynisz? Moi dragoni jadą tutaj. Mhm. Żeby... I zsiadają.
Znowu. O, no niestety, znowu blunder. Nie no, pamiętam, gryżą się mi trzy blundery. Statystycznie to tak dosyć ten. Dobra, bierzemy i dwa, czyli oni uciekają. Jeden ruch od najbliższych tych, czyli tutaj. Muszę przejechać. No nie udało się niestety. I ta. Ciekawą losowość prowadza to wydawanie rozkazów, ale nie wiem, czy nie niezbyt dużą. Znaczy, to, że mamy trzeci blunder w drugiej turze, to jeszcze coś takiego jeszcze nam się nie zdarzyło. No to rzadko, chyba na zamówienie było. Tak, rzadko jest tak, że nie w każdej grze w ogóle jest blunder na te sześć tur. No. Więc to jest. Dobra, czyli ta moja batalia stoi. Ewentualnie będzie można jej wydawać rozkazy stąd, ale się dzieje. Dobra. Muszkieterzy podchodzą tutaj. Tak, żeby tu. Muszkieterzy tutaj podejdą. O. Cztery. No to się udało. Podeszli. I idą. Pikinierzy idą za nimi. Brali rozpęd, pamiętamy. Słucham? Oni brali rozpęd, pamiętamy. Tak, tak, tak. Oni właśnie brali rozpęd. No udało się, także staną za nimi sobie. I tutaj będziemy wyczekiwać. Dobrze, jeszcze ci muszkieterzy, co z nimi zrobić, żeby nie zmarnować. Jakby było tu i tu, żeby poszli takim zygzaczkiem. Dobra, to ja im wydaję rozkaz, że idą tak i tutaj się ustawiają przed lasem. Trzy, no to wyszło. Czyli mogą wykonać dwa ruchy. No, czyli sześć i oni po prostu muszą zejść z linii strzału tej armacie. O. Żeby armata miała pole. Tych nie ruszam, bo oni są na dobrej pozycji takiej obronnej. Tutaj z kolei tak, ci mi się schowali. To tak, pikinierów wysyłam do przodu, tylko na pikinierów. Aha, tutaj kara już będzie. Dla artylerii nie będzie kary. Dobra, to artyleria podtacza się jeden ruch do przodu, tak tutaj sobie stanie. Sześć, czyli może podejść. Dobra. I teraz pikinierzy podejdą tutaj, przejmą wóz. Mam dobre zaopatrzenie, jest. Cztery, czyli udało się. Przetoczymy wóz. A tutaj muszą cywile uciekać. Dobrze, a ten mój oddział pójdzie do przodu jak najdalej, ten. Z tym, że on będzie już na karze minus jeden. I jest 6, czyli 7. No to jeden ruch do przodu. 6 cali sobie tutaj przejdą. Będziemy się starać oskrzydlić przeciwnika. Dobrze, i skoro nam tutaj wyszły rozkazy, to tak może zrobić, żeby. Jaka kara? Raz, dwa. Na dwóch punktach tutaj bym miał do przejechania dwa. Czyli normalnie to jest sześć, czyli cztery bym musiał wyrzucić. Cztery bym musiał wyrzucić, tak żeby zaszarżować.
No nie jest to niemożliwe, ale... Bo przerzutów nie ma ani żadnych takich rzeczy, nie? Tak, tak. No już później przerzutów nie ma. Dobra, no w końcu. Ryzyk fizyk. Ryzyk rozkaz fizyk. Wydany, rozkaz musi się wypełniać. Tak jest. Co położyłem, żeby nie wpadało. A, żeby tam nie ten, dobra. To... O, 6. No to minus 2, 8, tak? Czyli masz jeden ruch. To jeden ruch, niestety. Niestety jeden ruch dla tych dwóch oddziałów. A, no ale jest. Czyli to jest to jedna z tych rzeczy, wydawanie prostego rozkazu, tak? Tak, tak. To jest ruch do prosty. Przodu, dwa oddziały, możesz od razu jednym rozkazem zrobić. Tak, jednym rozkazem. Ale mógłbyś to rozdzielić na dwa osobne. Mógłbym, no ale wtedy no jakby... Bo jeśli ten oddział by zdał, to on by pojechał, tak? I bez wsparcia pojechał. I później ewentualnie ten oddział, no kara minus 2 to jest jednak dosyć spora, więc mogłoby się zdarzyć, że ten by został sam tutaj, jak ten palec. Jasne. Albo jak Himmelsbach z angielskim, jak to mówią. Dobra. To skoro tutaj zdałem, to jeszcze może tych muszki... No, chociaż ci twoi mają te fire locki. Mhm. A. To nie będę się zbliżał. Tylko tutaj jak to zrobić, bo będzie strzelał do tych moich. Jakoś tak, żeby... To zaczyna się dziać, zaczyna się robić gorąco tutaj. Tak, no już trochę trzeba pomyśleć, już tak nie jest na... No nic. Będą twardo stali. Przyjmą ogień. A nie, mogę... A, tylko że on spalił. Myślałem, że jeszcze mogę go uporządkować, ale nie mogę, bo on spalił i już. No dobra, to tyle zostawiam. Jakieś strzelanie teraz? Tak, teraz będzie strzelanie. No tutaj strzelam dwoma kosteczkami. Kto w kogo, przepraszam? Tutaj ten oddział, w ten skrajny. Okay. Tak jak tutaj jest. No niestety nie trafił. Jazda może strzelić jedną kosteczką, bo jest na 6 calach. Oni z pistoletów po prostu strzelają do tego pierwszego oddziału przede mną. No i jest. I z disorderem. Także nie powiem, że tego bym tak super chciał, ale... Ale tak wyszło. Ale super wyszło, bo dostał rany i dostał disordera. Czyli jakby nie będzie mógł mnie z tak zwanego... Z inicjatywy. Z ruchu z inicjatywy. Nie będzie mógł mnie od razu zaszarżować. Dobrze. To tutaj tyle. No i tak, muszkieterowie sobie strzelą do tego oddziału. Tutaj mam, czyli dwie kosteczki. I... No jest, 6, czyli jest też disorderek i niewybronione, czyli jedna ranka weszła. Teraz strzeli sobie armatka na minus 1, ponieważ nie podeszła. No ale... 5, czyli trafiła. I teraz z armatą jest tak, że armata... Ale no 6 Artur rzucił, czyli tak czy siak zdał, bo armata jeśli trafi, to daje minusy do testu morale. Minus 2, tak? Tak. Tak, minus 2. Ale tak się udało. Ale bo zawsze 6 jakby zdaje test, a zawsze 1 daje niepowodzenie. No dobrze, to teraz tak, ci moi muszkieterzy też strzelą tutaj. Czyli dwie kosteczki. No jest. Trafienie. I wybronione. Kurczę, twardzi muszkieterzy. Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli i ten duży command shot strzeli tutaj. Do tego oddziału, co już chyba do niego strzelał. I jest jedno trafienie. I wybronił. No nie. Tyle strzelania i nic. No tutaj już widzę.
Ale nadal rzucam tylko jedną kostką, bo jestem powyżej 12 cali, czyli na dalekim dystansie minus 1. Czyli na 5-6 trafię. 4. No to nie trafię. No dobra, i ze strzelania to tyle. Bicie się jakieś. I, no nie, jeszcze bicia nie, ale no, już teraz pewnie już dojdzie gdzieś tam do jakiegoś bicia. To ja najpierw mogę coś spróbować zrobić z inicjatywy. Tu myślę, że tych pikinierów wyślę na twoją jazdę. Mhm. Bo są w mojej... Ty robisz kontrszarżę na tą, tą? Nie, ja mogę zrobić evade. Tak, tak, bo kawaleria może przed piechotą uciekać. Okay. Jeśli zdam rozkaz, to, to ucieknę. I jak w tym momencie, jak będę jeszcze szarżował cię normalnie, to teraz robisz ten evade, czy po całości? Nie, no chciałeś zrobić ten. Jeśli przed piechotą, no, to mogę zrobić, bo przed kawalerią jakby no, nie zdążę zrobić. Dobra, no ja najpierw tak muszę zrobić ruchy z inicjatywy, więc... Więc tutaj, tak? Więc dobra. Tutaj. No to ja mierzę. Niestety zapomniałem przestawić tego mojego Ruperta, czyli na minus 1. No, ale... No właśnie, dowódcy się przemieszczają tak... Tak, można ich przestawiać, tylko zapomniałem go... Mhm. Ale oni sobie nie muszą wydawać wskazów, żeby się przestawić. Nie, mają duży ruch. Oni mają 27 chyba cali ruchu konno, a tam 20 pieszo. 7, no to udało się, uff. pomimo kary, no i ja do tyłu daję 12. O, dobra. To ci ustąpili pola, przed pikinierami zwiali. Niestety kawaleria przeciwko pikinierom ma kary dosyć duże. Mhm. Lepiej im się z muszkieterami walczy. Teraz ja spróbuję wydać rozkaz dla mojej ciężkiej kawalerii, mm-hmm, żeby zaszarżowała ten, ten oddział. Nie wiem, czy teraz, czy może jeszcze chwilę poczekać. Ja tu miałbym z karą i musiałbym wydać, żeby dwa pojechało. To może jeszcze chwilę. Spróbuję. Namyślają się. Dobra, czyli rozkaz dla ciężkiej kawalerii, żeby zaszarżowała twoją. 9. No to jest spalony rozkaz, więc oni nigdzie nie pojadą. Uff. Dobra, to teraz muszę z dowódcy. A z dowódcy wydam rozkaz może dla tych, dla tej jazdy, żeby ona zaszarżowała. No... z karą. 8. To też, tak? To też nie zdali. Też nie zdali. No to dobrze. Czyli komandy moje wszystkie stoją. Znaczy w sensie nie mogę się już niczym ruszyć, tak? Bo i gówno dowodzący spalił. Mhm. Dokładnie tak. No to teraz tylko strzelanie zostaje. Jeszcze do walki wręcz nie doszło. Tak. No uciekają. Dobra. Dwie i dwie kostki, bo strzelą od razu dwa oddziały, mm-hmm, i strzelają do tego oddziału muszkieterów. I nic. Nie trafili, uff. Dobra, to mi się nie podoba. Ale tak bywa. W takim razie postrzelajmy tutaj. To jest nadal jedna kostka. Czyli zielona armata do tego oddziału kawalerii. Nie. Druga armata strzeli do... A druga armata to... Tak, druga armata strzeli do tego oddziału, bo będzie mogła już strzelać dwoma kostkami. I tutaj jest zasada taka, że jeśli artyleria rzuca już dwoma kostkami i wypadną dwie jedynki, mhm, to działo... Eksploduje? Wybucha, tak. Albo kończy się amunicja, albo... Ale jest zdejmowane. Różne. Jedno trafienie. Jedno trafienie na minus 2, tak? Na minus 2, czyli no na szóstce tylko się wybronię. Nie wybroniłem się. Więc moi muszkieterowie ja dostają niebiescy, tak? Jedną ranę. Tak, ci niebiescy dostają ranę. Pod lasem stoją i
Tutaj dostaję, z command shota strzelę do... Shot. Czyli cztery kosteczki. Jazdy. Jedno trafię, tak? Dostali. Dostali. Teraz ten mój oddział strzeli również tutaj. Do, który? Czyli ten. Do niebieskich. Aha. Na minus jeden za disordera. Czyli nic. I ostatni oddział, czyli ten, strzeli do twoich, do tych muszkieterów. W zasięgu jest. O, jest disorder. No to ja się bronię. Nie wybroniłem się. Czyli jedna rana i disorder, tak? Tak. Jedna rana i disorder. No i po tej niezbyt udanej turze ostrzału i rozkazów to już wszystko, co mogę zrobić. No dobra, to ja muszę, kurczę, niestety stać i tak to nie jest dobre dla mnie. Muszę tu wykorzystywać. Dobrze, to te dwa oddziały szarża na ten... Na twoją kawalerię, tą z przodu. Ja też mogę ci zrobić kontrszarżę w tym momencie, bo już nie mam tych, tej zasady karakol, nie? Nie masz, tak? Nie tutaj. Mam. No to jeśli decydujesz się, że chcesz zrobić, to zrobisz. Bo, znaczy, bo u mnie jest przymus kontrszarży, u ciebie nie ma. Bo karakola masz tylko na tej ciężkiej jeździe, tam nie możesz. A karakol co to za zasada? Karakolu na ciężkiej już też nie ma chyba. To jest taka zasada, że jakby odwzorowuje strzelczy rodzaj walki. Nie ma karakola. Ciężka też nie ma. Też nie ma? Nie ma, bo to jak new model armii jest, new model army, tego nie ma. Po prostu do połowy XVII wieku można tak powiedzieć, że bardzo duża część kawalerii typu zachodniego, ich głównym jakby orężem było podjechanie i strzelanie z pistoletów do, czy do piechoty, czy do innej kawalerii. Natomiast Karol Gustaw III Waza, a Adolf Gustaw, Gustaw Adolf po wojnach z Polską kazał swoim rajtarom szarżować. Po prostu na broń białą, jakby nie wykorzystywać już pistoletów, bo to dla kawalerii była dosyć statyczna taktyka. I on jakby nauczył jazdę szwedzką, żeby też szarżowali na broń białą, tak jak polska jazda to robiła. Husaria na kopie, tam pancerni na szable lub na rochatyny. No i przez Szwedów, ponieważ w wojskach szwedzkich w czasie wojny 30-letniej bardzo dużo Anglików, Szkotów brało udział jako dowódcy albo żołnierze w wojnie 30-letniej, to oni to przenieśli do siebie, ten styl walki i właśnie już zaczynali wprowadzać walkę na broń białą, szarżę. A po prostu to, bo ta karakol, jazda ciężka Artura w pierwszych latach wojny, bo my sobie jakby prowadzimy kampanię, tak? I w pierwszych latach wojny oni mają tą zasadę karakol i później już jest jakby ta symulacja tego, że oni przeszli na tą taktykę szarży na broń białą i już nie mają tej. Okay. I mogą kontrszarżować, jeśli chcą. Bo ja mam taką zasadę galoper, która zmusza mnie do tego, że, no tak, że ja muszę kontrszarżować. Dobra, to na rozkaz 7. Bez kary, dwa ruchy, ale to mi wystarczy. Dobra. A, i to kontrszarżujesz? Tak. Czyli w takim wypadku mierzymy 10, 5 cali. I spotykamy się po środku. Spotykamy się po środeczku i będziemy się bić. W końcu. No w końcu tak. Drzewka możecie usuwać, tak? One nie biorą nam udziału tak bezpośrednio w walce. Dlatego możemy je lekko przesadzać. Dobrze, to skoro ci zaszarżowali. Dobra.
Dobra, to teraz tak, tym wydam rozkaz, żeby tutaj podjechali na boczek. No to podjechali. Są bliżej. Dobra, teraz tym dam rozkaz maruderom, jeszcze tym moim by się przydało coś wydać, żeby, ile tutaj będzie, 15, czyli dwa ruchy. Dragoni jakby mogą za darmo raz w ciągu tury zsiadać, albo za darmo raz w ciągu tury wsiadać. Nie można zrobić tak, że wsiądzie, pojedzie i zsiądzie. Mhm. Także, dobra, to ja tam przed ten las i tam zsiadam. Taki im rozkaz wydaję. 9. Jeden ruch tylko. Niestety, czyli tutaj dojechać. Czyli cały czas liczycie na to, że rzucicie nisko, tak? I będziecie tak, mogli tutaj w przypadku rozkazów trzeba rzucać nisko, a w przypadku walki i morale trzeba rzucać wysoko. Mhm. Dobra. No to będzie teraz bitka jakaś, tak? Czy jeszcze coś? Tak, to już bitwa jest, także będzie. No bo to jeszcze to zostało. Dobra, to ci moi podjadą jeszcze tutaj. No tak, żeby być tutaj, o. Blisko. No to udało się. Są blisko. W toku kampanii, jak gramy, też możemy fajne takie stosować rozwijanie oddziałów, czyli dodawanie im różnych umiejętności. Jeśli przeżyją po prostu oddziały bitwę, to możemy im dodawać za punkty, które zyskujemy w czasie kampanii, albo też taki losowy jest, takie są fajne tabelki w podręczniku, że można losowo ten dowódca, który wygrał, ma lepsze parametry, ten co przegrał no, ma trochę gorzej, ale też może rozwijać swoje oddziały. I to jest fajne, że można jakby dodatkowe umiejętności im dawać. Dobrze, tamtym oddziałem się nie ruszę. Tutaj się, czy ja się, nie, chyba nie będę, chociaż ta armata tak tutaj razi mnie mocno. To by wypadało ruszyć. Dobra, to tak, ta armata się ruszy. Ci mają disordera. I oni ile tam dostali? Dwie rany? Czy jedną? Pamiętasz? Chyba dwie, bo raz dostali z... Chociaż od nie. Czego? Nie, to ci dostali... Chyba ci jedną mają. Nie, bo oni dostali od armaty. Muszkieterzy ich nie trafili. Nie, to tutaj... Dobrze. Dobra. Ci mogą strzelać. Pikinierzy. Dobra, armata potoczy się, żeby tutaj być bliżej, żeby już z normalnego dystansu jakby, czyli muszę jeden ruch wykonać. Armata średnia się porusza tylko o 3 cale. Tylko raz. Tak, tak, no bo jest cięższa, koła grzęzną. Niezależnie od tego, ile ci wyjdzie na rozkazie, tak? Tak, niezależnie. 9, no to spalili. No to niestety, ta batalia cała stoi. No to trudno, no stoi. Nie chcieli przetaczać armaty. No to teraz strzelanie. No to zaczniemy od tutaj. Ci muszkieterowie nadal strzelają do tych. No nie trafili znowu. Dobrze. Moja jazda strzeli sobie z pistoletów do twoich pikinierów. Czyli ta jazda, tak? Tak, ta jazda. 3. To trafili, bo na bliskim. Z pistoletów? No z pistoletów. Nie?
nie liczy się tej plus jeden? Bo to zawsze na close fire, tak? No, aha, no dobra. Czyli nie, no to nie trafili, bo na trójce. Dobra, muszkieterowie strzelą tutaj do tego oddziału. Dwie kosteczki. No jest jedno trafienie. I niewybronione. Tam masz, czy nie masz? To masz. Czyli ci czerwoni dostali, tak? Tak, ci czerwoni dostali. To jeszcze raz jedną kosteczką strzelę do nich z armaty. Armatasz... No jedną na minus jeden. Bo ty się spaliłeś, czyli nie ruszyłeś, no tak? No nie, nie, no bo nie ruszyłaś. Dlatego strzela. Trzy, czyli nie. Ci drudzy muszkieterowie strzelą. Tylko na minus jeden, bo mam disordera. Czyli nie trafili? Kurczę, no co jest grane. Teraz... Command shot. Command shot duży strzeli do tych tam obok. Czyli cztery kosteczki. Po drugiej stronie tych pikni. Muszkieterów. No tu lepiej. Jedno i disorder. Wybronili? To muszkieterzy, czyli nie wybronili. Tam chyba... Nie ma jeszcze nic. Nie, ma. Nie, nie, już mają. A to nie jazda ma? Nie, nie, to... Nie. Nie, bo oni dostawali rany wcześniej. Położę z przodu. Tak, bo do pikinierów nikt nie strzelał, do tych też nikt nie strzelał. Znaczy strzelał, tylko bez efektu. Wybronili. Dobra, no to armata strzeli też znowu do tych... To się opłaca, bo nie mają już trzy, więc za chwilę jak zostaną... No jest. A pewnie trafienie. Dostaną, armatę to na szóstkę musiałbym. Tak. I czwórka. Czyli, no to już... To już koniec, tak? Koniec moich strzałów, tak, no bo ci stoją za daleko. O, tak. No to muszę stestować ten oddział. Tak, i tutaj teraz będzie test, ponieważ przekroczył swoją staminę. Mhm. I do rzutu tego, teraz na morale, jest break test morale tak robiony. Jest 6 minus... 6, minus 1 za disorder i minus 1 za to, że ma 1 punkt ponad swoją staminę. Mhm. A czyli wynik 4 i mniej eliminuje jednostkę, czyli oni się rozbiegli. Uciekli. Uciekli, tak. Tylu kolegów zginęło, że oni zresztą tak, uciekło, tak? Tak, tak. Ranni, tam pomieszani. Mhm. Nie zdzierżyli, za dużo kul świstało, szczególnie armatnik, bo jeszcze do testu armatki też dają minusy, także to, no to tam. Nieźle. Także no pierwsza krew poszła. Jakiś teraz walka wręcz mamy, no nie? I teraz walka wręcz będzie, tak. I ja teraz muszę zdecydować, bo tutaj będzie nasza walka wręcz, muszę zdecydować, czy daję temu oddziałowi wsparcie i którymi ewentualnie oddziałami. I to jest tak, że jeśli jakiś oddział wspiera, a walka będzie nadal trwała po rzutach kośćmi, to oni jakby nic nie mogą później zrobić, nie mogą się oderwać od tej walki, bo oni są jakby w niej zaangażowani. W momencie, kiedy bym pokonał jazdę Artura, to oni już mogą znowu coś robić. Dopóki ten oddział nie może nic innego robić, a tylko z nimi walczy, to te inne oddziały supportujące też muszą to robić. To kto wspiera? No właśnie, no ten z tyłu na pewno wesprze. No i ewentualnie tamten i ten. Tylko, że ten... Może wspierać jeden oddział na stronę, bo, tak? Tak, że po prawej stronie może oddział wspierać, po lewej, jeśli jest w ćwiartce tej lewej i w ćwiartce tylnej. Czyli tutaj mógłbym dać trzy wsparcia. Artur ewentualnie mógłby dać dwa, bo jeden od pikinierów i drugi od swojej jazdy. Dobra, to wszystkie trzy będą wspierać, czyli będę miał... Dobra, to u mnie będą wspierały cztery, te dwa i ja mam jeszcze po kampanijną zasadę na kawalerii, że ma plus jeden, czyli łącznie mam też plus trzy. Dobra, czyli i tak, mój dowódca, a ja go od razu przestawię, żeby później nie było, znowu zapomniałem. Mój dowódca ma taką zasadę, że wszystkim swoim oddziałom daje Furious Charge. Czyli ja mam taki bonusik, że jak nie trafię na którejś kostce, to mogę ją przerzucić. Mhm. A trafia na 3 z plusem, bo jest plus 1 z bonusu za szarży. Za szarży, tak. Czyli raczej liczymy na to, że wszystko wejdzie. A tutaj
O, to weszło, a to nie weszło i te przerzucam, te trzy. No i to. Czyli te musisz wybronić. Ja mam save'y na 4, znaczy morale save'y na 4 z plusem. Czyli dostałem 3 hity. 3 hity. Reszta weszło. Wybroniona. Oni mają tam ranki. Tak. Mają, dobra. No i Artur oddaje. Ja oddaję prawie tak samo, ale nie mam niestety przerzutu. 2, 4. 8. Tu jedynka, jedynka, dwójka, czyli te, tak? No i ja się też bronię na 4 plus. No i tu gorzej, bo dostałem 4 hity. Dobra, wow. Czyli o jeden więcej ja zaliczyłem niż Artur. Mhm. Czyli niespodziewanie potyczkę. I które oddziały wspierały u Ciebie? Te dwa, ale ja mam jeszcze zasadę plus czyli jeden. Czyli masz 3. Czyli mam plus 3, tak jak ty. Ty masz plus 3 i plus 4, tak? Ja mam raz, dwa, trzy, tak? Tylko plus 3. To wygrałem jedną raną. Cztery, no trzy, sześć. Generalnie do zadanych ran w tej rundzie walki dodajemy... Cztery, siedem. No nie, nie, inaczej nie wyjdzie. Punkty dobrze. Wsparcia. Ja przegrałem walkę. Ja muszę zrobić break test. Mhm. Tutaj mam 5, czyli przewyższyłem staminę o 2 punkty. Czyli mam minus do break testu 2. No i muszę teraz dużo rzucić. O, 3, czyli niestety nie spisali się chłopaki. Czyli ten oddział spadł. Padli. Padli, no i przez to, że oni padli, że nie zdali, to ci wszyscy inni, którzy go supportowali, wspierali, muszą też wykonać break test. No i to może być tak, że tutaj pójdzie tak, że... Może, o kurde. Może pójść źle. Walka wręcz, widzę, brutalna. Tak, brutalna i dosyć... dobra, no to tak, to zaczniemy. Zmienię kości, bo to. W razie coś. Dobra, ten oddział. 7, czyli oni chyba zostają, ale jeszcze sprawdzę, czy kawaleria. Hand to hand, kawaleria, a nie, czyli jeden ruch do tyłu. Tak, moje kamery. Dobra, czyli jeden ruch do tyłu muszę wykonać. 12 cali. A jak nie masz miejsca, bo masz tych swoich? Tak, tak. Znaczy mogę przejeżdżać przez moich, jakbym się nie miał gdzie zatrzymać, to jest problem. I co się wtedy dzieje? Muszę jeszcze jeden ruch wykonać i wtedy jak nie mam już gdzie się zatrzymać po tym drugim ruchu, to oddział spada. O! Tak. I no jestem niestety disorder. Daj mi dymek. Z pola walki. Tak, można tak spędzić ten. No i ty jeszcze możesz o sweeping advance zdecydować, ale to ten. Teraz ten się testuje. Mhm. 9. Jeszcze gorzej. Czyli nie, właśnie im wyżej, tym lepiej. 9, czyli to samo, czyli 12 cali do tyłu. Jezu, dwie tury jechaliście do przodu, tak, dostaliście bęcki i spadacie na... Kawaleria ma to do siebie, że faktycznie że jest... po starciu najczęściej się rozjeżdża albo znika. W przypadku piechoty jest mniejsza szansa, że będą gdzieś i tam. I ta kawaleria 11, no to czyli to samo, tylko że mam disordery wszędzie, niestety. No to naprawdę dobrze. Tak, dla Artura dobrze. Jeśli mu by wyszły teraz oddziały rozkazów, że gdzieś by tam szarżował, no to ja nie mogę kontrszarżować, niestety. No ale... I też gorzej strzelasz, nie? Na diesel. Gorzej, no ale w przypadku kawalerii strzelanie to jest takie. Tak, sobie. Tak, bo te mam pistolety, nie? Tak. Dobra, tu dwa, tu disordery. No i teraz decyduj, bo ty jesteś shaken chyba tam, tak? Tak, tak, tak. Czyli nie możesz zrobić sweeping advance'a, bo kawaleria, gdyby nie był shaken, to mógłby wjechać na to pole, gdzie ja stałem i jeszcze wykonać jedną szarżę. Okay. Ale w jakiś tam oddział mój. Ale na szczęście no, dostał tyle ran, że się pomieszał. Wow, grubo.
No, jest, jest. Ten. No dobra, koniec, no i tyle. Koniec trzeciej tury, tak? Koniec było... trzeciej tury. No dobra, tak jak mówiłem, po pizzy poziom agresji mi spadł, więc coś tak delikatnie. Dobra, wydamy... No dobra, zobaczymy, może będzie jakiś fart, może nie fart. Dla całej tej trójki rozkaz, żeby podeszli tutaj do... Mhm. Znaczy no, to będzie tylko jeden ruch maksymalnie, jak się uda. Armata tam, ta ostatnia jest... Dobra. Drugi rozkaz będzie taki, że dragoni zsiądą i podejdą tutaj. No, udało mi się. Dobra, tych. Ty masz taką figurkę dragona? Mhm. Taką dostałeś? Tak. Naprawdę? Tak. Ja nie miałem takiego zestawu. Wiesz, mogło się coś zmienić. Granatem rzuca, czy co tam robi? Nie wiem. Jakiś dziwny koleś. No dobrze, jest, no i 12, masz tego, tak? Masz. Do Bosza masz? Mam. No masz. Do Bosz jest. Dobra, to było Orange to. Jest, do jest. No to masz taką ekstra fajną figurkę. No, bo to są royaliści, znaczy tam parlamentarzyści, więc mówię tego. Nie wiem. Dobra, damy rozkaz dla tych dwóch oddziałów, żeby zrobili może jeszcze jeden do przodu. Udało się? A bo ich jest w ogóle o jednego więcej. To powinno być 12. Tak? No. To może któregoś podmieniłem. W sensie może dodałem jakąś... No to może ten właśnie, taki może nietypowy. Tak. Dlatego tak się zdziwiłem. Trochę znam te figurki. A ja nie, bo to pierwsze prawie ich wystawienie. Nie, ale może ci przypadkowo dorzucili jakiegoś ekstra tak, gościa. Tak, na pewno. Gratisy. Dobra, i teraz tak zwany ryzyk fizyk. Damy rozkaz na minus... No, na minus 2 dla tej jazdy, żeby zaszarżowała na wprost. Aha. 8. No to... Nie wiesz. Tak, nie wiesz. Ale to spalił ten, a teraz a, mogę wydać rozkaz z tego. Tego. Tak. I kto teraz szarżuje? I... ile to musiałoby być? Dobra, mhm. Dużo, zobaczymy. No to ponawiam rozkaz. Na ten, tak? Tak. 3. Czyli się udało, bo tutaj jest bez żadnych minusów. Mhm. Czyli mam 3 ruchy, czyli 27 cali, tak? Dojadą? Czy się zatrzymają? Dojadą. 27 cali a, jest kurczę, tu. Oczywiście. No to dojechali. No to grubo. Brawurowa szarża. No trochę wykorzystuję też to, że nie ma... możliwości. No ja mam disordera, więc nie mogę nic zrobić. Tak. Znaczy, o, jedyne co to mogę strzelić. No tak, to tak. To sobie na minus strzelę. Tak? No na minus 1 za disordera. Ale może coś się... No 5 jest. To trafienie jest, dlatego że on na trójkach się broni. Wybronił się? No wybronił się. Dobra, to jeszcze rozkaz dla... tak, ci... Ci nie... Znaczy ci nie mogą szarżować, oni mogą coś zrobić, nie, ale nie, nie, nie mogą nie, szarżować. Nie będą. Rozkaz dla pikinierów, żeby poszli do przodu, może gdzieś tutaj przed samego Ruperta nawet, mhm. Jakby się udało. 6. No to 2 ruchy, czyli mogę ich zrobić drzewem. Też
są te figurki niumodelarne, tak? Spoko. Tylko trochę to się na firma, czy co? Nie, to samo, tylko oni zazwyczaj mają takie sety plastikowe zwyczajnych pikinierów i muszkieterów, a niumodel to jest metal, czy? Metal, wszystko metal. A to są metalowe, trochę inny wzór po prostu. Dobra, i trzeba będzie więcej wykosztować się na tą dobrą armię. W sumie staty mają takie same. Jedyny błąd jest taki, no czy tak, minus, no że tylko tutaj są tylko takie jakby dwuosobowe te oddziały. Na koniec dołączam, co było? Najpierw wrzucam, a potem dołączam, żeby tych naprawić? Ale to jest głównodowodzący. A, no tak. Ale czy nie, no możesz głównodowodzącym, no, jako jeden, weź tą rapierę, bo on się odkleił od kogoś. No tak, dołączasz i, bo to nie jest tamten, który nie, tam z automatu, nie, no to, że zdajesz rozkaz. Tak. Trzy. No to zdali, czyli jedną staminkę możesz im. Czyli ich trochę uporządkowałem, tak. Nie są już... nie są shaken. Bo zawsze po każdym teście, ewentualnie jeśli się wykonuje, to poziom tego shaken spada do poziomu staminy, więc nie można kumulować jakby. Okay. I to byłoby chyba wszystko, jeżeli chodzi o ruchy. To teraz zrobimy strzelanie. Strzelanie, tak. To najpierw strzelą te dwa oddziały, strzelają do muszkieterów, czyli łącznie czterema kostkami. Dwa weszły. No i dwa weszły. Skończyło się. Oni mają cztery staminy, czy trzy? Trzy. Bo nie są large, tak? Nie. No nie są large, to są zwykli muszkieterzy. Mają staminę trzy. Dobra, to teraz strzeli ta armata na wprost do tych. I to są dwie kostki. Jedno trafienie. Dostali chłopaki. Command shot też do nich strzeli. To są cztery kostki. I poczekaj, bo to chyba trójka wejdzie, bo to jest na 12. Tak. Czyli to jest tak jakby bliski. To był rzut. Trzy szósteczki. Ach, dobra. Przydało takie też muszą być. O tej armaty by się przydało taki rzut. No to jeszcze strzeli ta armata do dragonów na wprost. Jest szósteczka. Jest szóstka. Czyli będą rozbici też? Znaczy disorder będą. Disorder, znaczy. Czyli nie będą mogli wykonać rozkazu. To jeszcze jeden dymek poproszę. Oni ile mają? Dwie ranki, tak? Czy to jest ich pierwsza? Bo nie wybrałem, to dwie. Dobra, to teraz jeszcze została mi... Znaczy teraz mają wynikowo druga. Ci odpalą do... A ci tych... się ruszyli, tak? Tak. Tak, ruszyli. Dali radę. I to jest chyba bliski, czy nie? To sprawdź, czy jest sześć. Nie. Jeszcze nie. Tu się mierzy od środka oddziału, tak? Czy jest sześć. To nic. Nic. I dragoni strzelą, zdadzą rozkaz, czy mogą strzelać do tego oddziału. Aha, dobra. 8, no to zdane. I dwie kostki. A na pewno? A, bo to są maruderzy, dobrze. I dwie kostki, 6 i 1, czyli jeden trafiony i disorder. Disorder do muszkieterów. A, tam jest disorder. 4, czyli dostają ranę. Czyli masz już dwie. Czyli już masz dwie. I to była część strzelana, a teraz... Bitka? A teraz bitka. Tak, no i bitwa, znaczy ten, potyczka tu. No i niestety będzie ciężko. Moja kawaleria atakuje tragicznie, ale jakoś. Cztery weszły, tak? I ja muszę wybronić najlepiej... Najlepiej dwie. No wszystkie najlepiej. No ale wybroniłem dwie. Dwóch nie wybroniłem, czyli mam cztery. I to już jest ten czas? No tak, bo on już jest shaken, ale jeszcze, ale no, jeszcze walczy, oddaję. Nie? Cztery, osiem, dobra. No i oddaję, tylko tutaj już nie mam tego bonusu za furię już czas, bo masz nie szarżowałem. Za disorder nie ma minusa? Za disorder też mam minusa, ale
4 trafienia. 4. Nie ma czwórek w ogóle. Jedna rana. Kurde, no. 3 dostałem. 3 dostał. Dasz mi ten markera? A nie, mam, poczekaj. Czyli to 3 rany dostał? 3 rany dostał, no to kawaleria dostała 3 rany. A ty dostałeś? Ja dostałem... Dwie? Dwie rany dostałeś. Dwie teraz dorzucałeś. A, tak. No to cię pokonałem. No nie, bo ja jestem ciężką kawalerią. A, to ile tam masz tego bonusa? No właśnie, muszę zobaczyć, ile oni mają w tej wersji. 1 czy 2? Bo jak masz albo... 1, to remis wtedy jest. No dobra, to ciekawe, bo w tej wersji no. Z tymi to oni nie są jako heavy kawalery. A, widzisz? No masz jakieś dodatki, ale masz i minusy. Tak, tak. Czyli no to się ten, testujesz się. Ja się testuję. Panie! Panie, 7, ale bez minusów jest chyba. Tak, bo ty jeszcze masz. Tu masz 4 staminy, no dobra. 4. No to 7 to o 1 do tyłu, czyli 9 cali do tyłu i tutaj na te pole wjedziesz, uważaj. Nie, do tyłu. I disorder. O, panie. Się odbili. Się odbili. No, to było niespodziewane wręcz. I trzymają, czyli teraz tylko jedną ranę im wklepać trzeba, żeby byli shaken, a to już jest dużo, jak ma. To jest wielki sukces w walce z tymi krabami. No a co z tymi twoimi, którzy mają 4 rany? Oni teraz nie powinni się jakieś... Nie, oni przez to, że wygrali, aha, okay. To się nie testują. Natomiast gdyby był remis, To musieliby. To oni by się testowali, ponieważ już są shaken, A tamci by się nie testowali, bo jeszcze nie byli shaken. A mnie spada do poziomu 3. Jestem shaken i teraz możemy policzyć, bo tak, jeden mój oddział spadł, to jest 1, drugi jest shaken, 2. Ten nie ma rany, ten nie ma rany. Ten ma rany 2, czyli nie jest shaken i ten nie ma rany, czyli na raz, dwie, shaken. Ale jeszcze nie jest shaken. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 oddział spadł, mam 2. Czyli jeszcze 2 oddziały mi tu shakenuje albo zdejmie i wtedy moja batalia pada i ucieka. I wtedy tamta też. No tak, bo pociąga, połowa lub więcej. Tak, pociąga za sobą. Grubo. Resztę. No i teraz muszę się z tego wybronić jakoś. Co bym zrobił? Disorder retreat. No tam jest jak? Z tą zasadą, że do tyłu? Do tyłu. Po prostu. W tej ćwiartce tylnej. Teraz patrzeć, czy to jest moja ćwiartka. No, tutaj bym się tak mocno, w ten obóz bym się wywalił. Dobra, to proszę w tą grupę. To też nie jest złe. No dobra, to tutaj zrobię disorder retreat. Oto. I to jest taka zasada, że pozwala mi się ruszyć oddziałem zdezorganizowanym, który nie powinien dostawać w ogóle rozkazów i się ruszać. Natomiast jeśli ucieka, to może uciec. Jeden ruch do tyłu od przeciwnika, ale nie zdejmuje wtedy na koniec swoich ruchów, nie zdejmuje disordera. Ci się mogą nie ruszać. Chociaż dragoni powinni coś zrobić. Nic nie zrobią, bo mają dymka. Tak, ale no to mogą zrobić tego, to samo mogą zrobić, w sensie uciec. I chyba tak zrobią, zasłonią się trochę. Dobra, to tak zrobimy, że dragoni też pojadą tutaj. Ja teraz muszę liczyć na to, że jeszcze jedną turę wytrzymam i któryś z oddziałów będę mógł pozbierać sobie, nie? O, został konik. No, chyba, że Artur Czan cię dojedzie. Tak, no i wtedy on jego zadanie będzie, żeby mnie coś tam... dalej szkodzić, bo już tylko 2 oddziały, a 2 mam tak na granicy, że mają 2 punkty strat, więc każda jedna rana ich robi shaken. Dobra, to tu kawalerię zostawię, będzie
I tutaj ewentualnie bym może... Tylko tak... Tu nie mam pikinierów. Jak on mnie zaszarżuje, to z tymi... Ja musiałbym objechać całe to zaorane pole, więc to powiedzmy dwa ruchy musiałbym zrobić. Tak, tylko ja patrzę... dobra, to tutaj ja... No tak się wycofuję, żebyś musiał wejść na pole, żeby do mnie strzelać, a żebym ja mógł tutaj sobie coś ewentualnie ustrzelić, czyli jeden ruch na pewno muszę zrobić, o ile nie dwa, bo 6 cali. Tutaj trochę tak zwana mikrotaktyka, my się śmiejemy, to dwa ruchy muszę zrobić, żeby się oddalić. Dobra, i tutaj chyba nie mam... Nie mikrotaktyka, czy celujesz jakiś obiekt, żeby się przesunąć za ten obiekt, tak? Ta, no tak, że o pół milimetra trzeba się przesunąć. Dobra, 5, udało się. Czyli ja tak sobie tu wyjdę, po prostu z jego zasięgu wychodzę, żeby musiał się ruszyć do mnie, a ja mam nadal w zasięgu jego inne oddziały. O. Dobra, to tyle. Te dwa zostają. No niestety, po tym niefarcie mi się trochę tutaj posypało. Było dużo animuszu, ale powoli trzeba będzie pole oddawać. A tutaj... No dobra, tu się trzeba skupić na dalszym... Tu będzie... Ten znowu się nie ruszył. Dobrze, to moi pikinierzy wykonają szarże na twoich muszkieterów. Ci, co tam stoją za nich, nie? 4, czyli się udało, ale jeszcze teraz muszę rzucić, bo przechodzę przez oddział Disorder, więc mogę się zmieszać. 3, no to się nie zmieszały. Dobra, czyli w 3 ruchach ich dopadam. Ty coś robisz? No ja mogę tylko odstrzelić się dzielnie, co też czy nie. No to dobrze. No to 4 i 4, więc... Jest, tak, trafienie. Więc muszę się przetestować. Jedno wybronione, jedno nie. No dobra, no ale jest... Już ten, tu będzie szarża. Tutaj zrobię tak, bo ci to już strzelali, więc tego nie mają. Dobra, to zrobię Disorder Retreat 1. Chociaż nie wiem, czy mi to się przyda, czy nie. Będę sobie po prostu strzelał do nich i już, nie? Dobra. Armata podejdzie. Może tutaj walnę. Nie. Tam będzie minus jeden, minus jeden. Dobra, armata podchodzi tam ile może? 8. No to zdała. Czyli 3 cale podchodzi sobie. Podtacza i ona już nie może teraz strzelać w tej turze. Tutaj 12. To jest jak to traktujemy, że przebiegam przez ten środek? No jak jesteś na zasięgu, no to tak. To tak, tak, czyli... Bo tu zastanawiam się nad tym, czy wykonać jeszcze szarże drugim oddziałem. Z tym, że tutaj stoi armata i jest tam taka zasada enfilade, tak? Czy... Chyba tak. No, jest taka zasada, że jeśli w 12 calach mój oddział przekracza linię tą taką prostopadłą, tak, to on może mi strzelić po prostu dwoma kostkami jakby w reakcji na to, że przechodzę przed nim. Czy ci czerwoni mogą strzelić do mnie, tak? Nie, ci, armata. Tu armata. Tak, to jest taki ogień obronny. Właśnie, że w momencie, kiedy atakuje inny oddział, albo się w ogóle... Aha, bo tymi... Tak, tymi chciałem tutaj zaszarżować. Okay. A ponieważ im pokazujesz w ich zasięgu? Tak, pokazuje się tak. W 12 calach jestem, w ogóle stoję od nich. Taki overwatch. Tak. I oni mogą zareagować i strzelić, ale chyba tego nie zrobię.
tutaj, dobra, to armatka przejdzie tutaj, tak się ustawi, żeby tam razić twoich. Armatka. Jeden ruch sobie przejdzie, 8. To jeszcze jestem na 12 calach, czyli jest ok. I sobie tutaj podejdę. Tutaj już ucieknie ten pan do domku. O. Pikinierzy dostaną od, rozkaz szarży na twoich dragonów. A tak jeszcze zapytam, czy musisz zadeklarować najpierw, jaki rozkaz robisz? Tak, okay. Tak. No nie, bo nie mogę rzucić i później dopiero no mówić. Dobrze, tylko najpierw deklaracja i taka w miarę dokładna, tak? Bo na przykład jak powiem, oddział idzie do przodu, tylko nie powiem ile do przodu i mi wyjdzie, że rzucę, że ma możliwość 3 ruchów, to on pójdzie 3 ruchy, nie? Nie. Także kazali iść do przodu, no to poszli. No okej, okay. Czy też musisz zadeklarować? 4. Dobra, czyli jest. Czyli 4, 5, no to... To jest. W 3 ruchach. Co robisz? Fire and evade? Czy, nie. Czy tylko fire? To jest zwykły oddział pikinieru? Tak. To będę walczył. Czyli strzelam, a później... Przyjmujesz. Dobra. No to strzelaj. Na klatek. No, to są dragoni, którzy są... Storming Party. Storming tak? Party, więc oni trochę lepiej walczą niż zwykli. Ale najpierw strzelam 2 kostki. Czyli jedno. I wybronione. Dobra. Czyli tutaj się... dobra. No i tych muszkieterów pcham jak najdalej w tamtą stronę. Chyba, że nawet by się udało, jak na 3 by weszli, to by weszli tutaj do walki, nie? No to tak zrobię. Jak im wyjdzie 3, to... Znaczy oni biegną w kierunku... Tak, żeby zaszarżować. Jak im nie wyjdzie, to się zatrzymają po drodze. Panie. Ile? Jak to mówią, oczy węża. Dobra, czyli ja tutaj się dostawiam. Wbiega tam. No tak, teraz może powiedzieć, że to może nie była jednak najlepsza decyzja, żeby to zostać. Tak zostać sobie. I wejdź by się przydał w tym momencie, nie? Jednak w zasadzie. No dobra, i tyle. Z ruchów. Z ruchów, tak. Z ruchów tyle, strzelanko. Czyli tak, ty mi strzelam do twoich... do tych twoich krabów. Do Hesseliriga kraby, czy nie? O, jest disorder i... Czyli mam szansę... Ach, kurde, no ale jest disorder. Czyli nic nie zrobi w następnej turze. Na tych czarno-niebieskich. Tak, na tych. Mhm. Jest disorder. No myślałem, że jedną rankę jeszcze dam mu, bo byłby shaken już. To już byłoby takie fajne. No ale jest tak. Jest i tak dobrze, bo no, nie zrobi nimi tam nic głupiego. Z tak zwanej inicjatywy, tak? Tak, z tej tak zwanej inicjatywy. Dobra, moi muszkieterowie strzelą do twojej armaty. Na minus czyli jeden, tak? Tak, no bo nie mogą, nie można strzelać do oddziałów, które są zaangażowane w walkę wręcz. No tak, to... Także wybieram no, ten najbliższy cel, czyli armatę. Jest jedno trafienie, piąteczka. Kurde, wybroniła się armata. Poszły konie po betonie. Dobra, muszkieterowie moi strzelają do twoich pikinierów na minus 1 za disordera. Nie trafili, bo 4. No i tak, to ci command shot czarny strzela do pikinierów. Tak, no bo tam nie mogę już do dragonów, bo a muszkieterów nie ma. No to 2 weszły. Chyba, że mam... Poczekaj, jeszcze sprawdzę, bo nie pamiętam, czy tutaj mam... Firelocki? Tak, Firelocki, to tylko zmierzę, bo są jeszcze 2 trójki. No, chyba są. Ale będzie. Chyba będzie. Tak jest, 12. No to ładnie, panie. 4 weszły, tak? 4, na 4. Na 4. O, panie. Grubo.
Rozsiekali ich tam. Dasz tego? Tak, już daję. Czyli oni dostali 4 staminy. 4, czyli dokładnie tyle, ile mają, nie? Więc, Więc w jednej są shaken już. W jednej tej... W jednej salwie, no... A co ci dało te flintlocki, czy coś tam wspomniałeś? Że mam na dłuższym dystansie 12 cali mam close fire, czyli z bliskiego dystansu mam plus 1, a tam dwie trójeczki wpadły, więc było się o co bić. No tak. Dobra, no i armatka jeszcze. Armatka strzeli. Jest w 12 calach, czyli dwie kości. O. Nie trafi. Blisko do wybuchu. Dobra. To tak, ci strzelali. Tutaj strzelili. Tu chyba nie jestem w zasięgu. Przesunąłeś swoich liderów? No właśnie. Trzeba tutaj. Dobra, to podciągnę. Przypomnę, bo już o trzeci raz zapomniałem. Tak. A tu do przodu mocno idzie. No idzie. I to tak... To powinieneś też to w ruchu robić chyba, tak? Tak, no pod koniec fazy ruchu. No ale z Arturem wybaczamy sobie wiele błędów, więc... A, no gdybyście nie wybaczali, to byście się w końcu nauczyli. Dobra, i ten wezmę, pyrgnę tutaj. On i tak będzie miał w dowodzeniu tych swoich różnych. Dobra, no i disordery mi schodzą tu i tu. Ten nie schodzi i ten nie schodzi, bo zrobiłem... No, chcę zobaczyć ten kombat tutaj. Nie wiem, czy chcę go widzieć. No dobra, to zaczniemy tutaj. Od pikinierzy kontra muszkieterzy, tak? Ja mam 6 kosteczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A śmiało się oprzeć, to są takie mięciutkie. 6 kosteczek na plus 1 za szarżę. No i co to wyjdzie? Tu dwójka. Nie, ale... O kurczę, dwa tylko. Jeden. No i jedno wybronione, jedno nie. No i teraz ty odpowiadasz. I mogę przegrać tą. Jak dobrze rzuci? Walkę tam. No ale rzuci, ja tak, tylko trzema kostkami oddaję. Nie mam plusa za szarżę, więc 3 na 4 z plusem. No i dwa weszły. Dwa weszły. I teraz. Muszę. Jest! No niestety, przegrałem walkę, dwa dostałem, czyli mam 3 tam, no i muszę się testować. Jeszcze bez minusów, ale no sam test już jest problemem. Nie ucieknę w pierwszej rundzie. A, poczekaj, bo mam Tab Fightera, czy tam Stabborna. No i po to są te figurki. Żeby zapomnieć w ostatniej chwili. O Jezu, przegrałem prawie. No, ale no rzuciłem, więc jeszcze nic nie wprowadzamy. Czekaj, ten Stabborn. To był przerzut chyba jeden, nie? Tak, reroll jeden ten. To przerzucam. Nic się nie udało. Dobra. Dobra, czyli teraz 5, 6. Disordera nie mam. Żadnych minusów. Minusów nie mam, czyli 6. To sprawdzam w tabelce 6. Hand to hand, intwarty, no ale muszę się wycofać niestety. Czyli pikinierzy muszą dać tyłów. 6 cali, no ale... I tak, tutaj nie mam się gdzie wycofać, więc muszę drugie 6 zrobić. I wtedy jest też disorder chyba. No ale tak czy siak jest ten disorder tam. Nie można być bardziej disorder niż disorder, tak? Nie, bo po tym jednym ruchu też disorder dostaję. Jakbym tam rzucił 7 czy coś, to lepiej by mi poszło. No dobra. Ja mam disorder. Mi zostały. No dobra, to tu. No i teraz tutaj. Pikinierzy walczą też 6 kosteczek. 2, 3, 4... 5, 6. Jeszcze 4 za command shot, czy co to jest? Tak, command shot, z tym, że to nie jest large. To 3 chyba. A zwykły, czyli 3. I jeszcze 3, tylko tam, czy będą tam jakieś różnice? Chyba nie, bo oba szarżują, więc na plus 1. O, to tyle. Dobra. Ile tam ci weszło?
5. Ja mam na 9 kostek. Storming Party, co jest o tyle lepszym dla muszkieterów, że mają na 4 z plusem morale save'y. No i dwa weszły. I oddajesz teraz, nie wiem, iloma kostkami. Ile tam kości twoje chodzi. Masz dwójeczkę, tak? Tak. Dwa dostałeś. Ja i teraz podzielić. musisz podzielić. To powiedzmy, pierwsze dwa idą w pikinierów. 2 i 4, czyli jedno trafianie. I w... Poczekaj, bo ty jesteś skirmisher, tak? To masz minus 1 na ten do trafienia. Jako skirmisher. Do trafienia czy do trafienia? Do kostek? W walce wręcz to jest taka, no jakby. Dobra, czyli tam nie kara trafiło? Za skirmisz. Poczekaj, jeszcze sprawdzę, ale tak mi się wydaje. Morale. Minus 1 attacker in skirmish order. To tak, to masz. Czyli nie weszło, tak? Bo nie weszło było. I 2 w tego. I tu weszło 2. I kto, w to co? W command shot, tak? Wybroniono obydwa. Obydwa, no to dobrze. No to on przegrał tą walkę. Tak. No i teraz musi się testować. Ale jeszcze bez minusów, tak? Poczekaj. Bo ja na dragonach mam Elite, to teoretycznie mógłbym jedną tą... Nie, Elite to jest, daje ci, dobra, jak masz Disordera, że możesz go zdjąć. Dobra, rzucam. 5. Bez minusów. No to będę zwiewał. No chyba. To zwiewasz, tak. Chyba, poczekaj jeszcze ile. Disorder, 5. Unit retreat, no jeden ruch do tyłu i disorder. To nie ma tragedii jeszcze. No nie, bo w sumie się nie rozbili, nie mają jakiś, nie są jeszcze też złamani, więc... Ale pole oddali niestety. Mm. To koniec, tak? No koniec czwartej tury. Mamy piątą. Pewnie poniekąd decydującą. No to tak. Ponieważ ja mam taką zasadę z dowódcy, że mogę leczyć sobie jakby jeden punkt obrażeń na oddziałach piechoty, które są w jego pobliżu, ale muszą być 12 cali od przeciwnika, no to opłaca mi się te trzy jednostki wycofać, wyleczyć je i mieć jakby drugi oddech. Ten będzie w ruchu z inicjatywy, bo uciekł tylko 6 cali od moich. Czyli on może wykonać automatyczny ruch, nie musi zdawać na nich. Na dragona. Tak, tylko że to jest 6 cali stąd, a stąd to nie będzie i potem się, wiesz, okaże, że nie jestem w tym, nie? Wolałbym... A, rozumiem. Czyli dwa ruchy musi... No tak. Dobra, no to, to tak jak mówię, rozkaz idzie pierwszy do dragonów, tak żeby się cofnęli do tyłu tutaj, w tą stronę, żeby być 12 cali od najbliższego. 7. Czyli jeden ruch. Zastanawiam się, teraz mógłbym ich na konie w sumie wsadzić. No możesz. Ale nie powiedziałeś tego. Nie powiedziałem. Dobra, czyli tu stoją. Znaczy na ten moment jakby twojej fazy, no to będziesz te 12 cali chyba ode mnie, tak? Czy nie? Wydaje mi się, że nie, bo ja byłem tam tu i 6 cali stąd, ale no to rozumiem, stąd nie jest ten, nie? Znaczy teoretycznie to, tą figurkę powinieneś oddalić ode mnie na 6 cali. No. Czyli tam, no to ja bym przyjął, że on jest 12 cali, bo od jednego oddziału musisz uciec 6 i od drugiego, więc... Rozkaz dla pikinierów, żeby się też wycofali gdzieś mniej więcej w tą stronę, czy tutaj. 6. No to dwa ruchy, tak? Tak, to mogą 12 cali zrobić. Boże, czy się mają jak zatrzymać? Kurczę, przymagnesowałem się do tego. Lasy przyciągają. Co? Metal. Dobra. I...
I piechota. I piechota. Piechota. To od tego musi uciec najbardziej. Nie dam rady aż tak chyba odejść. Musiałbym stanąć gdzieś tu. Gdzieś tu. To sobie zmierz, ile to dam. Czyli, no pewnie dwa ruchy musisz zrobić. Tak, no oni się w każdym razie cofają się tutaj do. Mhm. 8. No to nie, to tylko jeden ruch jeden się cofną, ruch. Więc nie wyjdą z zasięgu, ale po prostu się cofną. W następnej turze będziesz mógł ich. I to obojętna ilość tych oddziałów, że każdy tak, oddział, tak? Tak? Każdy, dostają, który spełnia, że te 12 cali ode mnie i 12 cali od ciebie. Mają, dostaje tego, zasadę Brave, nie? No, dobra. Dobra, i teraz tych chciałbym poruszyć jeden do przodu chyba z kolei. Tak, powiedzmy, niech dojdą tutaj dwie armatki i command shot. Chcę wykończyć moich do linii 6. No to jest jeden ruch. No bo on tu takim czołgiem się porusza, że... Czołg to był z tymi... No to jeszcze jest taka zasada, że jak ja bym szarżował którąkolwiek z tych jednostek, jak na przykład artylerię bym szarżował, to po pierwsze artyleria oddaje strzał w obronie, tak? Czyli trzema kostkami na trójkach mnie trafia, ale oprócz tego dołącza się do tego ten oddział. I on obok. Też ma tam, to jest large, czyli cztery kostki, no więc jest duże prawdopodobieństwo, że oddział, który by szarżował, w ogóle by nie wytrzymał tej szarży. Nie doleciał. Nie dobiegłby. Okej, okay, to teraz... A jakbym tego szarżował, to ten by strzelał i jeszcze te dwie artylerii. Co prawda te dwie artylerii i ten obok oddział ma na minus jeden. No ale zawsze, nie? No ale to jest... siła ognia duża. Spróbujemy teraz spalić rozkaz. Czyli daleko. Rozkaz idzie tutaj do tych dwóch oddziałów. Aha. Najdalszy z nich jest 36 cali, czyli no, minus 3 chyba. No. I co oni robią? Do przodu. Do przodu. Nawet. No to i tak jeden zrobią ruch, jeden ruch, bo wchodzą na pole. 6, no to udało ci się spalić. To udało się spalić i teraz rozkaz pójdzie z głównodowodzącego do tego oddziału kawalerii, żeby zaszarżował tą. Dobra. 9, no 9. To też spalone, no to czyli się nie ruszają. Czyli reszta stoi. Reszta stoi. Dobra, ci nie mogą do nikogo strzelać. Tym disorder schodzi. Tam możesz coś postrzelać. Tak, tak. No to pierwsza będzie armatka, jedna kosteczka na wprost do tej twojej kawalerii. Kawalerii. 6. 6 disorder. 3. Czyli nie wybroniłem. Czy mam jednego? Tak. Jedną stratę. Teraz spróbujemy się popastwić nad tym, zobaczymy, czy nam wyjdzie. No tu mam cię w 6 calach, czyli grzmotne... Trzema kostkami. Już mają 3 dane, tak? Nie, 2. Jeszcze mają jeden punkt, no ale teraz pewnie będą shaken i się będą musieli testować, chyba że same jedynki rzuci. Jedno. No ale weszło, czyli mają 3. I command shot. Też strzela, tak? Też strzeli, to będą 4 i to jest raczej już bliski na pewno. No to bez tych. No, jedna weszła. To się jeszcze do nich strzela? Tak, jeszcze chyba odpalę. Bo na razie mają mały minus, że tak powiem. Spróbuję jeszcze tymi dostrzelić. 5-5, czyli 2 weszły. Ci muszkieterowie, tak? Tak. Jedno wybronione. I ostatnie strzelanie to będą... Jeszcze? No, ale już to już nie do nich, tak. To poczekaj, ja tu przetestuję ich. Dobra. Na minus 2. 3, bo z armaty było raz. Aha, minus 3. 8, czyli 5. To oni uciekną chyba od strzelania. Na 5. Tak. To uciekają jeden ruch do tyłu. A, tylko do tyłu, myślałem, że ze stołu. Nie, no bo jakby tam czwórka jakby wyszła, to byłby problem.
Dobra, no i ostatni ten... Albo to, może ja sobie w las wejdę? To będzie... To ja sobie w las wejdę, nimi. Tylko że 3 cale, nie? No nie, bo jak dochodzisz, to musisz stanąć i się rozformować. Ale ja stałem prawie na krawędzi. Dobra, dobra. Prawie. Strzelę tutaj 2 kosteczki do tego twojego command shota. No. Jedno weszło. Dobra. No, wybronili. No i to wszystko. Dobra, i teraz porządkujesz ich, tak? Teraz ich porządkuję. Na 4 plus. Raz jeszcze doczytam tą zasadę, żeby czegoś tutaj nie... Znaczy pikinierów i dragonów, tak? Bo tamci muszkieterzy nie zdołali się na tyle. Chociaż no nie, teraz już się zdołali, bo ci się cofnęli. Także jest. Na 4 z plusem to dla nich mogę wydać, ale nie mogę wydać dla dragonów tak naprawdę, bo to nie jest piechota. Nie? Oni są na pieszo, ale to nie jest oddział piechoty. A, tylko że to jest horse, tak. Co? Tak, są powyżej 12. Dobra, no to do tych, dla muszkieterów to się uda. 3 to nie i dla pikinierów. 2 też nie. O, dzielni są, bardzo dzielni. Są brave, ale nie aż tak. Bardzo dzielni. No i standardowo przesuwasz, tak? I koniec tury Artura, tak? Tak, Artur kończy turę. Ja mogę coś spróbować zrobić. Można pomóc. Dobra, moi pikinierzy Northampta będą szarżowali na ten oddział muszkieterów, który się tak... Dragon, tutaj... w sensie? Czy ty... Nie, muszkieterów, muszkieterów. Okay. 6. Chyba nie dobiegną. Bo 2, no nie wiem, no to jest takie, na 2 babka wróżyła. Czy dobiegną, czy nie. Artur, mów. Jest 12 cali, jest chyba. No jest. Jest? Jest. Jest, no czy nie? To dobiegnie. No to dobiegnie. To dobiegnie. Z góry patrzyłem. Tak. Nie mogę strzelić, no bo z boku. Tak, jesteś wstawiony do mnie bokiem, czyli... Z boczki takie. Tak, trochę cię złapałem. Czaili się po tych domostwach, czaili, w końcu wypadła banda jedna, druga. Za płoty, nie? Takie za płoty, no. Tak, tak. Dobra, ci szarżują na dragonów. Uuu. Oni są shaken, czy nie? Nie. Możesz strzelać, nie? Shaken, czyli możesz zrobić ewentualnie... Co się dzieje? Ewentualnie możesz zrobić fire and... Poległ! To nie, wiesz co, to nie. Nie szarżuję, tylko idę sobie tak, żeby się ustawić... W 6 calach od ciebie, żeby... A czemu staracie się cały czas zachować to 6 cali od przeciwnika? Żeby być w bliskim dystansie. Aha, okej. Okay. Do ostrzału muszkietowego no, ma to... No plus 1 do trafienia, jasne, tak? Ja nie muszę, bo mam firelocki, więc dla mnie 12 cali. Tak, to jest 12 cali, dla niego... Bliskim, więc jemu się opłaca podchodzić. 7. 7, ale oni są dalej, czyli 8. Jeden ruch. Jeden ruch zrobię, no jeden, to czekaj, tymi, oni tak najdalej są z tych wszystkich, tu, no i to tak będzie, później środek zrobimy. A oni w ogóle jeszcze nie strzelali. Tacy mają beczkę swoją? Tak, bo oni, pierwszy ruch był to szarża. Także oni jeszcze nie strzelili, ale niestety nie osiągnę tych 6 cali. Moja artyleria idzie tutaj. Tu idzie, tak, no w tym kierunku. 7, czyli jeden ruch, to wystarczy. I sobie pójdą chłopaki. No dobra, tak się ustawię, to będę mógł strzelać i do jednych, i do drugich w razie co. Dobra, ci idą i sobie staną tak, frontem tam. To twoja grupa. Tak. Ci muszkieterzy komenderowani. Sześć. Dobra. Się rozwinęli.
Dobra. Ja i zdejmę, bo za dużo już. I teraz ci moi muszkieterzy, to oni pójdą, tu pójdą. Idą tam, no tak dotąd, to no, trzy ruchy muszą zrobić. 10, czyli już nie pójdą, zostali w miejscu. Dobra, no i teraz tutaj mamy disordery, więc tu nic nie zrobię. Zaszarżować jednym oddziałem to tak trochę słabo. Pikinierzy mają 6 kostek, a jak są szarżowani przez kawalerię, to mają 12 kostek, tak, w obronie, więc... Tak, tak, no to jest... Kawalerią na pikinierów to jest taki... To jest... Niezbyt dobry pomysł. Tak, to raczej jakaś ostateczność. Znaczy ja czasami to tak, wiesz, bo ja jakby w młodości grałem w takie te gry planszowe żetonowe na heksach, wiesz, bitwy. Mm-hmm. No i dla mnie kartoniki były jakby pierwszym takim spotkaniem się z grami. No i tutaj w zasadzie jakby przełożyć to na kartoniki, wiesz, wycięte i pokolorowane flamastrem, no to niewiele się to różni. Ale no daje aspekt wizualny jakiś tam i stołu 3D jest na pewno na plus, a nie na minus. No, no trzeba mnóstwo pracy w to włożyć. I to zaczynam strzelanie. To już strzelanie. Tą jazdą nic nie robię i ten. Ci strzelają do twoich krabów. Nie trafili, nic. Dobra, to teraz tak, armata moja strzeli do twojej armaty. Tylko tu jest na ile? Już na 2 kości, ale na minus 1 za to, że jesteś armatą. Mhm. Czyli na 5-6 trafię. I wybuchła. I jeszcze wybuchła. Niestety 2 jedynki i się rozpukła moja armata. Pożegnałem moją ciężką artylerię. W tej grze jeden z braci Perry stracił dłoń. Makabryczny to humor, ale... Tak, tak, tak. Makabryczny, ale... Z tego, co słyszałem w wywiadzie, on nie żałuje ani trochę. Przeżycie. Kolejne. No dobra, no to strzelę w takim razie z tych moich. I tutaj na bliskim. 4 kosteczki na minus 1 i na plus 1, czyli na 0 w artylerię. Trzy. Mhm. I disorder. Niebezpiecznie. No i... No i dobrze, rozstrzelałem ich. Tak? Chociaż nie, poczekaj, bo robisz test teraz, bo 3 są shaken na minus 1. Tak. I z disorderem na minus 2. Więc robisz test. Bo gdybyś rzucił 7 i więcej, to byś został. Ja bym został. No, ale dobrze. Tak musiało być. Artyleria za artylerię. Ale to ty zacząłeś. No, ja zacząłem. A ja nic nie robię. Skończyłem. Zacząłem i skończyłem, no. A najpierw swoją wysadziłem, a później rozstrzelałem jego. No za dużo tych działo, za dużo. To moja armata w takim razie strzeli sobie... Niby tu mogę, albo tu. Tutaj strzelę, na minus 1, tak? Bo to jest skirmisz. I na minus 2 za daleki, czyli na... A, czyli tutaj bym w ten oddział strzelał tylko na minus 1. No to tak zrobię, że wybiorę jednak 12? Tych muszkieterów. No bo jestem powyżej 12. No tak. No, także to w tych, na minus 1 tylko strzelę. No nie. Nie udało się. W tych strzelałeś? Tak, tak, w tych. Ale się nie udało. Tam strzeliłem. Tutaj nie mogę, bo nic nie widzę. To jest oddział w walce. Ci mają zasłonięte. O, więc. Co, Ales? Tak, no i walka wręcz idzie, czyli tutaj. Tak, pikinierzy zaszarżowali muszkieterów. A, no tak, no to jest z boku. I... A ci nie, ci jeszcze nie strzelali, tak? No właśnie, już nie strzelali. Dobra, to First Fire się uchowali do piątej tury. Dragonów, tak? I to jest tak, raz, normalnie 3, tak? Normalnie i za First Fire 4. To jest normalne, oddział nie jest. Tak, to jest normalne.
jest normalny. I jedno. Z disorderem i wybronione. No to tylko disorder. A oni ile tam mają? Dwa, tak? Tak. Dwa. Trochę już luźno chodzą te liczniki. No dobra. Czy co, to koniec twojej piątej? Nie, no, nie, jeszcze tylko walka wręcz. Jeszcze walka no właśnie, wręcz. Nie zrobiliśmy, nie? I tylko jedna jest tutaj, nie? Jedna. Jedna. W tej turze jest jedna, czyli tak, 6 kosteczek. 4, są takie różowe. 5, 6. Różowy? Tak, taki różowy. No taki elegant. 17-wieczny. Dowódcy na plus 1. No ale jest tyle. No, 4. Są, narzekaj. A ja niestety tylko 5 z plusem. Czyli 3 weszły. 3 weszły. I tobie oddaję. I 1. Jedna weszła. 5 w sumie. I niewybroniona. Czyli. No, w sumie 5. To przegrałeś, czyli się testujesz. I. A, ja tam w ogóle. Ja mam 5, czyli mam na minus 2. 9, czyli 7. To zostaje, czy. 7 w hand to handzie? Chyba zostajesz. Hold its ground. No. Czyli wystarczająco wysoko rzuciłeś liderkę, tak? Tak. A ile rzuciłeś? 7, 9. 9 minus 2, 7. Minus 2. I tu skracam. Tak, no i. Znaczy to już ustaw ich tak normalnie. O. Dobra. No i tyle. I szósta tura. Szósta tura, Arturze. To pierwszy rozkaz idzie dla dragonów, żeby się ustawili tutaj, frontem do tamtych. W zasadzie. O, tak, tutaj. Mhm. 11, więc raczej nigdzie się nie ruszą. Dobra, to trochę nam komplikuje sytuację. Zdecydowanie. Zostaje nam generał. Z generała w takim razie spróbuję, albo nie będę próbował, tylko po prostu to zrobię, czyli zaszarżuję ciężką jazdą na ten oddział kawalerii. 8. Jeden ruch. Jeden jest? Ruch. Dasz radę? Nie. Chyba. No nie, nie dasz rady. To się zatrzymałeś gdzieś tam. 9, no to jest gdzieś tutaj. To w takim razie rzucimy rozkaz dla. Rozkaz dla tych dwóch oddziałów piechoty, żeby poszła do przodu. 6, no to idą jeden ruch. Rozkaz dla. Ci są świeży? Tak. Ci jeden dostali rank. Rozkaz dla pikinierów, żeby spróbowali zaszarżować tą jazdę. 9. No to. To nie zaszarż. Rozsądnie się zachowali. Tak, to zachowali się. Zachowali rozsądek. Niestety koniec wszystkich ruchów z mojej strony. Strzelanie. Tutaj po dwie kostki na wprost do twoich muszkieterów. No i całą grę tak się strzelają, nie? Tak. Nawzajem. Disorder. Jedno wybronione i dwa, czyli jestem 4. To możesz ich testować tak? Bo tutaj już nie będzie nic szło. 7 minus 5, tak, jeden do tyłu. Weszli do obozu. Kirasjerzy z pistoletów strzelają do tego trafionego już raz oddziału. Nic. Armata jedną kulką. Nic. Nic.
Połowa? Znaczy tu ewentualnie, no nie wiem, jakiś minus jeden po prostu za ścianę lasu. No tutaj, tak? Że... Tak. Czyli trafiam cię na... Na 5-6. 5-6. No to jest jedno. Jest i disorder. Wybronione. Ja mam tutaj disorder. Dobra. I ostatnie strzelanie to będą dragoni, którzy strzelą do komandu. Tam masz te fajerwerki? No to jest. Jest. Jedno trafienie. No i jest jedno odlazło. Jedno no i teraz razy. Walka wręcz. Moi dzielni muszkieterowie trzema kosteczkami spróbują samodzielnie odeprzeć atak pikinierów na 4 z plusem na 2 szósteczki. O kurde. Ale to niestety jedno wybronione. I ja rzucam 2 4, 6, tak? 6 kosteczek. Tam ja wygrałem tamtą, nie? To mam 3 trafienia. No teraz 3, 5, 6. Dwie wybronione, jedna. A ty mi też jedną zabiłeś, tak? Czyli remis. Ale ty jesteś shaken, więc się testujesz. Ja jeszcze nie jestem sejszem. Shaken, bo już 4 staminy zdobył, tak? Tak. 8 minus 1, tak? 8 minus 1, 7, czyli stoję. Stoi. I wraca z powrotem do... Dobra, jakby co? Ja jestem to gotowy. Tutaj z ruchu z inicjatywy, czyli bez rzucania na zdawanie rozkazów, szarżuję. Artur wykonuje kontrszarżę. I jest bój spotkaniowy. I mamy bój spotkaniowy. Tutaj z inicjatywy, bo tutaj ci się zbliżyli. Jestem w 6 calach od ciebie. Mógłbym zrobić 9 i tutaj strzelić. No to tak zrobię, że tutaj moi dragoni podjeżdżają i będziemy strzelać od twojego oddziału. No ty wiesz, że ja ci z armaty przystrzela i się władowałeś. Skończy się 6 tura, więc... Ale teraz. Ale ja nie szarżuję. Ale mi wjechałeś 12 cali przed armatę. Coś, czego wcześniej nie było. Ale nie przechodzę jakby tak. A, no dobra, bo muszę przejść. Muszę przejść. Dobra, lecę, lecę. Wchodzę po prostu na to. Dobra, to tak ci sobie staną. Tylko jeszcze zmierzę, żeby było... Dobra, jest prawilnie. Tych zdejmuję. Tutaj idzie. To będzie wszystko. O, 3. A, jeszcze mogę, tak, tu wykonałem, tutaj się ruszyć nie będę ruszał, bo nie potrzebuję, jak na razie, to tu się wydaje rozkaz na zebranie tego oddziału, tych kawalerzystów, co tam z tyłu są. No, udało się, czyli mają jeden mniej, 2. Ja go dostawiam, tak? Wyparowała ta. Sam, że się wyparował. Jakaś dziura mi została. Dobra. Tutaj armata idzie do przodu. A w ogóle byłoby legitnie, gdyby sobie weszła tu i się ustawiła pod kątem prostym. Dobra. To tak wydaje rozkaz. 4, czyli się udało. No to będzie, czyli sobie tutaj się ustawię. O. Co prawda nie będzie to w 12, ale jest. Będzie czesał.
Dobra, ten oddział się zbliża tak po skosie, żeby być na 12. 9. No to spalili niestety. Chłopaki spalili. No to nic, no to już nic więcej nie zrobię. Żadnej szarży ani nic. Czy armata ma jakieś bonusy za to, że strzela tak z boku? Tak, tutaj właśnie jest taka zasada, że znaczy wszystkie bronie palne, jeśli się ustawią prostopadle do przeciwnika, to zdwajają ilość kości. Grubo. Także, no gdybym był 3 cale jeszcze bliżej, czy tam ileś, to byłyby dwie. Znaczy tego lasu nie ma jakby dla, bo on nie gra. Natomiast, ale wyszło jak wyszło. Myślałem, że trochę więcej ognia dam, ale tyle. No dobrze, to strzelę, zaczynam strzelać. To tak, moi dragoni strzelą sobie do twojej jazdy. I dwa trafienia. Jedno. Jest. Shaken, tak? Trzymają. Dobrze to wykombinowałem. Dobra. Bo dążę do tego, żeby shakenować jak najwięcej. Tak, żeby teraz mu zadać jak największe straty. Co? Co patrzysz? Szukam cudu. Szukam cudu. No to armata strzeli do tego oddziału. Czyli dwoma kostkami rzucam. Jest. No i wyszły. Czyli dwa. No dobra. Masz ten? Disorder? Nie, kręćka. No disorder to jest. A już się skończyły, wiesz? Dobra. Już więcej nie mam. Dokładę kostkę. O nie. Imersja zniszczona. Tak. Dobra. Połóż tam dwóch wieśniaków, Matt. Można dostawić wieśniaków. Wieśniaczki. Przyszły dać im jedzenie, dostały kulkę. Dokładnie. Dobra, to ci... To jest magnes. Command shot. Niestety na zwykłym, nie? Tak, czyli cztery kostki w tego dużego. Albo to jest duży, to ma jeszcze większą staminę. Czyli jedno, trafienie i disorder. To już... No weszło, jeszcze ale... jednego wieśniaka poproszę. Proszę, wieśniak. Wieśniak raz. Dołóż do tego. Do zabawy. No dobra. Oni mają cztery staminy, bo to duży oddział, tak? Tak, duży oddział, no cztery. Dobra. Tamten mój oddział, ten żółtych command shotów strzeli do twoich dragonów. Na minus jeden. Tam nie ma chyba 6 cali, nie? Nie było ostatnio. Nie było ostatnio, czyli nie ma. Nie ma. Dobra. I jedno trafienie. No, porządnie się zachowali. Czyli co? Nic, bo znaczy zaraz zobaczę, ale Storming Party ma chyba... A, bo to jest Storming Party. A, ty cwaniaczku, tutaj. No dobra. Storming Party ma 4 staminy. 4, czyli... No to połowa planu. Nie, to już nic. Czyli bo dragonu chciałem... A to mi się mylą ci dragoni z tymi, że to Storming Party. No, jeszcze mamy tu walkę i tam walkę. Więc no tak, ale ten już jest shaken, więc... Ale ten jeszcze nie jest, więc... No ale to i tak nie jest, bo 3 potrzebowałem ci zshakeować. A plan był na tych dragonów, żeby zashakeować i... no, zapominam, że to są Storming Party, jakiś taki dziwny oddział. No ale dobra, no to pierwsza... Ten. Bijesz. Tak, biję. I biję. To był remis, więc bez. Bez co? Plusa. Tak, bo tam był remis ostatnio. 4, 5 to. I 6. Czyli na czwórkach. No dobrze wyszło. Wszystko razem dobrze wyszło. Jeden zubrzeniony, czyli 5 weszło. Weszło. To 8 masz. Jedna. I niewybroniona, czyli tam mam jeszcze jeden.
Znaczy 8-3 z tej strony, tak? Tak, ale no to on się przegrał to... ewidentnie. 5 do 1. Ma minus 5, tak? Minus 5, czyli... No dużo musi rzucać, żeby... No nie, to jest oddział spadł. Oddział poległ. Rozpieszył się, tak? Rozpieszył się. No możesz podmienić ten znaczek. To. A, będzie następna szarża. Bo właśnie, gdyby to była kawaleria, przypuśćmy, to mógłbym jeszcze jedną szarżę wykonać i miałbym szansę na ten. No dobra, no i teraz tutaj szanse jakieś może będą. Dobra, tu. No niestety nie mogę niczym wesprzeć, bo jedyny oddział, który tu, on jest za daleko, bo tam w trzech celach, nie? No czekaj, się ja mogę. Ty możesz, pikinierami. Wesprę. Wesprzesz, dobrze. Czyli ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem na plus jeden. No i teraz dużo. O tym kombacie mówimy, tak? Tak. Dużo zależy. A, tu. Ile wyszło? Te już trafiły i jeszcze dwie mam do przerzutu, czyli trafiło sześć. I jeszcze dwie przerzucam i trafiły. Czyli no, osiem trafiło. Tak. Ja sejwuję na trzy z plusem. Kurczę. Trzy weszły. Cztery weszły. No, dobrze. Jest dobrze. I ty oddajesz 8 na 3 plus. 4 weszły. I jedno wybronione, czyli 3. 4-3, ale ty dałeś ten. Support. I support. Czyli ty wygrałeś. Nie, remis jest. Support daje, nie? Ale ty masz tą... Nie, bo koniec końców, tak. Czyli remis, ale ty jesteś shaken, więc się musisz testować. A ty też. Ja też jestem shaken, czyli też się muszę testować. To się okaże, że się pozabijacie i no tak może być. To jest bardzo możliwe. Czekaj, ile ty mi zadałeś? Cztery. Ja miałem trzy, czyli mam siedem. Na minus trzy jesteś. Czyli na minus trzy. Sześć minus trzy, no to spadają. Dobry wynik, bardzo dobry wynik. Szkoda, że zostałem shaken. A ty też możesz spać, nie? Tak, ja mogę, no mam szansę. Co prawda jestem na zero, czyli bez minusów. Ale szkoda, że jestem shaken. 8-5, to tam chyba uciekam. Jeden ten. I, no i on ucieka, bo nie ma się gdzie ustawić. On ucieka. Bo, no tu bym, no i muszę tam. Jest shaken, więc nie może wrócić już na stół. Oddziały shaken nie wracają na stół, niestety. No taki... De facto wyszło na obopólne zniszczenie. Ja jeszcze chyba muszę na tych pikinierów rzucić, nie? A, bo oni supportowali, oni tak. Supportowali. O, gdybyś tak rzucił czwóreczkę. No właśnie, przesadzaj, proszę. Byłoby cię. Pięknie. 9. No to zostaje. Gdzieś jeszcze kombat nam został? Nie, to już kombaty to, wszystkie, tu disordery mi tak schodzą. W zasadzie to jest koniec. No i trzeba podliczyć, czy tobie się udało złamać moją, czy nie, bo tu mam tak, tego ten, dwa oddziały mi spadły, tak, jazdy, czyli mam dwa, trzeci jest shaken tu i te trzy nie są shaken, czyli ta batalia stoi, tak? No i ta mam nadzieję też stoi, tu jest trzy. No stoi, czyli moje batalie się, ten, no ja i teraz tych twoich, dwa oddziały muszkieterów i jeden oddział ciężkiej jazdy, czyli trzy. I jeszcze jakby były trzy shaken, to... Ten jest shaken. No. To jest cztery. Pięć. Dwa. I tam ci nie są shaken, bo to nie. Jest ten... Owłos. Owłos. Czyli jest remis? No remis. Zakończyło się remisem. Normalnie w kampanii byśmy rzucali kosteczką, czy przedłużamy, czy się po prostu rozchodzimy. Bo gdyby trwała jedna tura, to prawdopodobnie skończyłoby się to tym, że on by mi złamał tutaj jakiś oddział, a ja bym mu złamał
też jeden i też by się zakończyło remisem, no tak, więc tak. Bo prawdopodobnie tamci, jeśli by nie uciekli, to by się złamali, ewentualnie ci, bo oni nie mogliby nic zrobić, a ja bym wtedy rzucił wszystko na ten oddział, żeby on mógłby tam gdzieś tam reperować sobie te oddziały. Mógłbym go tylko wycofać. No tak, tak, ale tylko jeden ruch, bo tam jest orne pole, więc no taki no dobry remis. Moi drodzy, jesteśmy już po grze. Gra zakończyła się wynikiem? Remisem. Remisem. Tak. Nie osiągnęliśmy pełnej satysfakcji, ale blisko było. Ale było blisko, gra była fantastyczna. Podziało się na stole wiele. Powiem wam szczerze, że w porównaniu do innych gier ilość przetasowań na stole i takiego zamieszania była dosyć intensywna, bo większość gier, które gram, jest trochę chyba bardziej statycznych, albo ja tak gram po prostu. No dobrze, opowiedzcie troszeczkę może o tej grze. Co się takiego wydarzyło, co w twojej armii, Tomku, zadziało się dobrego, co się zadziało złego? MVP jaki był na przykład? Ja swoją armię podzieliłem na dwie batalie, co mi dawało taką większą elastyczność w dowodzeniu, ale też powodowało to, że jeśli jedna z batalii by padła szybciej, no to ta druga też by się zdemoralizowała i uciekła. No i miałem taki plan, że połączyłem wszystkie oddziały kawaleryjskie plus małe tam dragoni, oddział dragonów plus jeszcze jeden mały oddział muszkieterów w jedną batalię, a resztę piechoty i działa skupiłem w drugiej batalii. I moim planem było to, bo wiedziałem, że Artur ma kawalerię w mniejszej ilości, ale miał też oddział ciężkiej kawalerii, który jest bardzo ciężki do pokonania, ponieważ ma wysokie morale, wysoką wytrzymałość. Tych czarno-niebieskich, tak? Tutaj tak, to byli na początku. Byli, no, no, udało się ich koniec końców z pola zdjąć, ale no, niestety poświęciłem na to trochę swoich oddziałów. No i taki był pierwszy mój plan, żeby szybką szarżą załamać prawe skrzydło Artura. Artur całą armię skupił w jednej batalii, co powodowało, że trochę mniej jakby miał elastyczności w rozkazywaniu tą batalią, chociaż głównodowodzący jego mu pomagał. Szczególnie jak mu chodziło o rozkazy, tak? To wtedy ten tak, głównodowodzący. Tak, i tutaj no, ta pierwsza moja szarża była niestety klęską, ponieważ zaszarżowałem oddziałem kawalerii na oddział kawalerii Artura. Jeszcze był wspomagany przez trzy inne oddziały mojej kawalerii. No ale koniec końców kości zdecydowały, że przegrałem to starcie i przez to i później jeszcze moja kawaleria takie cięgi dostała, że uciekła z pola bitwy, a reszta tych oddziałów, które wspomagała, no niestety musiała też wykonać testy morale. Na szczęście zostali na stole, uciekli, ale zostali na stole, ale niestety na całą następną turę nie mogli wykonywać żadnych ruchów. No i tutaj trochę mi się skomplikowała sytuacja, bo zrobiła mi się wielka dziura po lewej stronie mojego pola bitwy. To nic nie mogę robić. Nie? Tak, no ale na szczęście po drugiej stronie szło nam, znaczy naszym, moim wojskom trochę twoim lepiej. A w turowie nie szło lepiej wtedy. No i dzięki szarży pikinierów, jednej i drugiej, odsunąłem go od środka pola bitwy. No i tam uzyskałem przewagę. Super. Arturze, a u ciebie?
No ja szczerze powiem, bardzo obawiałem się lewej flanki Tomka, bo jego kawaleria, posiadając tą zasadę Furious Charge, czyli możliwość przerzucania hitów, jest zawsze no, straszna do wytrzymania. I jakby spodziewałem się jego szarży. I to, że ta szarża się ode mnie odbiła, było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Liczyłem, że uda mi się w tym momencie tą prawą jego flankę zawinąć. Niestety no, kości i rozkazy zadecydowały, że moja kawaleria nie garnęła się do tego, żeby wykorzystać tą chwilową przewagę. No i skrzydło pozostało właściwie nierozstrzygnięte, w sensie takim, że nie udało mi się tego początkowego sukcesu wykorzystać. Z lewej strony niespodziewanie przez opłotki domków pojawiły się posiłki dla Tomka, wyszedł oddział command shotu, wyszli pikinierzy, fantastyczna salwa, która właściwie w jednej salwie zniszczyła mi oddział pikinierów i zmusiła do wycofania się. No to zakończyło się tym, że całe skrzydło zaczęło mi się zwijać do tyłu. I choć tak jak Tomek mówił, zakończyliśmy to remisem, no to myślę, że gdybyśmy mieli jeszcze jedną czy drugą turę do rozegrania, to finalnie tutaj Tomek by mnie z tego pola spędził. Tak mi się wydaje. No i chyba tyle. Okej, okay. To ja zadam jeszcze takie jedno pytanie na sam koniec. Dlaczego gracie w Pike and Shoot? Dlaczego akurat ten system gracie? Znaczy ja wiem, że gracie pewnie w inne systemy też, ale dlaczego akurat ten, co was urzekło w tym systemie i co potencjalnie może urzec, wiecie, oglądającego, który powie, właśnie, czym byście zachęcili człowieka, żeby sprawdził sobie, spróbował zagrać w Pike and Shoot? Dlaczego mieliby zagrać? Ta gra jest dosyć prosta w swoich podstawach, tak? Są proste zasady, jedna strona robi coś, później druga odpowiada. Bo to jest zwykłe I go, you go, tak. Czyli jedna strona robi wszystko, druga strona później idzie i robi wszystko. Klasyczna 40. I to jest dosyć proste i jakby zasady ruchu, zasady strzelania, zasady walki wręcz są bardzo proste. Jest mało zmiennych, które mogłyby powodować jakieś komplikacje, że trzeba co chwilę sięgać do podręcznika i sprawdzać, czyli jakby nie ma takich szczególików, które gdzieś tam by umykały. Natomiast też można poprzez żonglowanie różnymi umiejętnościami dla danego oddziału dodawać mu różne te umiejętności typu lepsza wytrzymałość, że mamy lepsze rzuty na obronę, albo możemy właśnie tak jak w przypadku Furious Charge, że możemy przerzucać nietrafione trafienia i jakby... Można sobie urozmaicać tą grę, że na przykład kogoś będzie dużo, ale będzie to taka zwykła armia, a innego będzie mało, ale będzie miał gdzieś tam jakieś umiejętności, które w pewnych momentach mogą mu przeważać no, na jego korzyść, tak? Pomimo tego, że ma mało wojska. No i jakby też sposób eliminacji oddziałów i łamania morale całej armii też pozwala na toczenie dosyć dużych bitew w miarę krótkim okresie czasu. Że nie trwa to cały dzień, tak? A mamy tam 3-4 godziny i na poziomie tego takiego średniego skirmisza, gdzie już mamy po około 10-12 oddziałów na stronę. Że, czyli to, co tutaj graliście. Tak. I że jesteśmy to w stanie rozstrzygnąć i to tak, że usatysfakcjonowani jesteśmy takimi różnymi zmianami na frontach, tak? Że nie, w piątej turze tak naprawdę jeszcze nie wiedzieliśmy, kto tak, wygra. To muszę przyznać, że jak obejrzycie sobie, oczywiście oglądaliście, ale przypomnijcie sobie, że było druga tura, nagle się obwinęło w jedną stronę, trzecia, czwarta tura obwinęło się w drugą, w piątej nie było wiadomo, no i w szóstej okazało się, że nie będziemy wiedzieli, kto wygrał, bo zremisowaliście. Zapadł wieczór i wojska się rozeszły. Tak. Arturze, coś byś dodał do tego? No, my z Tomkiem, że tak powiem, byliśmy kiedyś w rekonstrukcji 17-wiecznej. Znaczy nadal ja byłem. Jestem, Artur się wycofał. No więc, wiesz, to co kiedyś odtwarzaliśmy, to teraz możemy sobie rozegrać tutaj taki, powiedzmy, dodatkowy bonus. Nie? Tak, no i ten okres też mnie, ja lubię ten okres i fascynują mnie właśnie oddziały muszkieterów, pikinierów, rajtarii. Teraz sobie kompletuję Armię Rzeczypospolitej z tego okresu, więc no gdzieś tam kiedyś w momencie jakimś przeskoczymy tutaj do nas i będziemy rozgrywać. Ja powiem, co mi się spodobało. Mi się spodobało to, że nie było, chyba praktycznie nie było
Tylko Furious Charge były przerzuty, tak, że mogłeś tak. cokolwiek przyczyć. To, co się wyrzuciło, to było ostateczne, to jest final. Bardzo proste były te rzuty, bo było zaczynaliście od jakiegoś 3+, 4+, plus jakieś minusy, bonusy. I też właśnie każdy oddział ma swoje umiejętności, ma swoje statystyki, ale ma jakąś jedną zasadę, przynajmniej tak zauważyłem, jedną zasadę specjalną, która coś mu pozwala zrobić. No jakieś tam heavy mieli coś, ci mieli jakieś tam flinty, flintlocki mieli, więc mogli ten bliski zasięg dla nich, to nie było 6, tylko 12 tak. cali. I to takie detale są. I tak mi się śmieszczało, że powiedziałeś, że jest bardzo mało zasad, o których trudno zapomnieć, ale sami sobie robicie beczki, żeby nie zapomnieć tych zasad. No tak, no, no w sensie, że mają nabite te flinty właśnie. Żeby pierwszy strzał... A właśnie, co się dzieje później? Czy oni muszą jakoś... Nie muszą ich przeładowywać, nie ma zasady, że muszą przeładować. Nie, tu już nie ma takiej zasady, że... Bo w niektórych grach jest tak, że musisz załadować po iluś tam strzałach. Tutaj jest jakby z tury na turę ten oddział jest gotowy do strzelania. Okay. I po prostu jeśli tylko ma możliwość, to strzela. Dobra. No dobrze, więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o samą grę. Tutaj mamy taki mały prezent od dystrybutora gry Pike & Shoot, czyli Warlord Games Polska. Dostałem dwa takie pudełka, które są Pike & Shoot Epic Battles. Epic, czyli ta sama gra, tylko w mniejszej skali. Zasady są dokładnie te same, tylko że przeskalowane podobnież. Więc co ja zrobię, że w najbliższym czasie po... na streamie najprawdopodobniej będę odpakowywał, zrobię unboxing tych pudełek, pokażę wam, co w nich jest, a później wymyślimy jakiś konkurs i zrobimy małe rozdawnictwo. Zobaczymy, nie wiem, wymyślimy coś jeszcze. No to już. Wymyślimy coś jeszcze, jaki konkurs, nie będę teraz nic mówił, bo nie mamy jeszcze pomysłu, ale mamy dwa. Jako przedstawiciel powiedział, że możesz zrobić jaki konkurs chcesz i no, byle poszło do ludzi. Dokładnie. Będziemy mieli okazję zerknąć sobie i to jest, z tego co widzę w tych pudełkach, to jest, przypomnij, to można zbudować sobie z jednego takiego pudełka taką jedną batalię można tak, zbudować, tutaj tak? można, tu mamy trzy oddziały pikiniersko-muszkieterskie, no i w tym systemie może to być właśnie cała batalia trzyoddziałowa. Albo może też podzielić. I to jest pudełko poświęcone wojnie 30-letniej. Można to, no to jest tak, że po prostu sztandary są inne niż do wojny domowej w Anglii i tak samo tutaj mamy oddział, dwa oddziały Raitarii. Jeden oddział dragonów, jeden oddział ciężkiej kawalerii i artylerii. I to też można stworzyć. Ciężkie działa i lekkie działa, tak? Sobie tak, tak. Lekkie działa i ciężkie działa albo średnie. No i z tego można, no i dowódcy są jeszcze. I z tego można zrobić batalię jazdy, z tego można zrobić batalię piechoty. Czyli tak jak ty mniej więcej miałeś, tak. masz dwie batalie i możesz grać. I to by było 500 punktów, to by było coś więcej? I to według mnie to będzie, no nie, to będzie troszkę więcej punktów. Okej. Okay. Bo tutaj taka batalia to jeden oddział taki łączony, dwa oddziały muszkieterskie plus pikinierzy, to jest około 100 punktów, czyli tutaj byłoby 300, no i tutaj drugie 300, drugie, coś koło drugich 300, super. Bo jest ciężka kawaleria, ona jest i dragoni są drodzy. Także. Fantastycznie. I tu, znaczy jeszcze oczywiście to w wersji Pike & Shota dużego, czyli 28 mm też jest ta zasada i można ją wykorzystywać, że jakby nie dzielić właśnie pikinierów i muszkieterów na pojedyncze oddziały, a stworzyć z tego jeden oddział, tak? Z tym, że wtedy nam po prostu to zmniejsza ilość oddziałów w samej bitwie. I łatwiej tutaj, nas jest a tutaj jakby no tak, tak. Znaczy więcej oddziałów możemy wprowadzić na stół. Natomiast przy dużych figurkach, no te więcej oddziałów to się zaczyna zapychać, tak? Natomiast tutaj też jest możliwość grania w ten sposób, tak jak graliśmy w dużych, czyli podzielenia dużego oddziału na trzy mniejsze jednostki. Natomiast oni sugerują od razu, żeby taki jeden oddział, to tak zwany miks, i on ma i swoje kości, znaczy no muszkieterzy tutaj lepiej strzelają, a pikinierzy lepiej walczą. Jak są razem w tym jak są miks, to mogą i strzelać, i czyli jasne. Cały taki regiment i strzela, i lepiej walczy wręcz. No dobrze. Także dziękujemy dystrybutorowi Warlord Games Polska. Niedługo pojawi się to na kanale w formie unboxingu i konkursu. Panowie, dziękuję wam bardzo za grę, dziękuję też wam dziękuję. Za gościnę. Za wizytę, nie gościnę. I mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do następnych materiałów. Trzymajcie się ciepło. Hej. Trzymajcie się.